jest organizowane przez FOR, czyli Forum Obywateli Rybnika, stowarzyszenie, które przy powstaniu postawiło sobie za cel między innymi czynienie miasta bardziej przyjaznym mieszkańcom. Stąd też temat dzisiejszego naszego spotkania, czyli tak troszeczkę prowokacyjnie nazwaliśmy je parking, czyli pomysły na skwery, zieleńce i parki w Rybniku. Parking oczywiście, wiadomo, mieliśmy swego czasu pierwsze miejsce w plebiscycie na Makabryłę roku w związku z kwartałem Domus. Dlatego pomyśleliśmy, że to, jak funkcjonuje przestrzeń, jak funkcjonuje roślinność, tak zwana zieleń w przestrzeni miejskiej, nie zawsze chyba wszystkich zadowala. Różne oczywiście są pomysły, różne są priorytety. I chcieliśmy właśnie o tym porozmawiać, czy tak jak jest, jest dobrze, czy może mogłoby być lepiej, co mogłoby być lepiej i tak dalej. To wszystko na pewno wyjdzie nam w trakcie dyskusji. Będziemy chcieli podzielić całą tą dyskusję na takie trzy części. Najpierw Piotr nam przedstawi tutaj całą stronę prawną. Będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak jest, i będziemy chcieli porozmawiać, tak jak już mówiłem, o tym, jak mogłoby być, jak chcielibyśmy, żeby było. Może najpierw jeszcze tytułem wstępu trochę do tej części prawnej, Grzegorz. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Grzegorz Głupczyk. Trochę wcześniej powinienem to chyba powiedzieć. Wyszło, że mówię teraz. Też jestem członkiem Forum Obywateli Rybnika. No i będę udawał, że na czymś się znam i trochę pomogę Krzyśkowi prowadzić, moderować piwo. Zanim faktycznie dojdziemy do tego elementu dyskusji o naszej wizji Zielonego Rybnika albo o naszej wizji mniej Zielonego Rybnika, to dobrze jest uporządkować tą dyskusję, uporządkować ją w oparciu o przepisy prawa. Jeśli mówimy o zieleni, jeśli mówimy o drzewach i jeśli uwzględnimy to, co w mediach w ostatnim czasie się działo, to nie trudno, czy w pamięci przynajmniej mojej pojawiają się takie mocne sytuacje związane z wielkimi wycinkami drzew, z wielkim napięciem związanym z tym, ze zmianami przepisów prawnych, szczególnie tutaj jakby chciałbym nawiązać do tego osławionego Lex Szyszko, które narobiło wiele szkód. I żeby właśnie uporządkować tą dyskusję, to myślę najsensowniej będzie najpierw spróbować sobie odpowiedzieć, czy odświeżyć informacje, spróbować sobie powiedzieć, jak wyglądają przepisy prawne na dzień dzisiejszy w odniesieniu do wycinek drzew, w odniesieniu do nasadzeń. I myślę, że tu chyba najbardziej kompetentną i właściwą osobą do tego, żeby zabrać głos, żeby powiedzieć kilka słów na ten temat, jest pan Piotr Masłowski. I tutaj chyba tobie oddam teraz głos, Piotrze. Dziękuję. Słychać? Tak, słychać. To znaczy jestem w tej szczęśliwej czy nieszczęśliwej sytuacji, że o 19 muszę być na kolejnym spotkaniu, także nie będę musiał tego wszystkiego zbierać na siebie. Natomiast no, postanowiłem, że warto byłoby, żebym jednak jako przedstawiciel władz miasta nie uciekać całkiem od odpowiedzialności, a tym bardziej nie chciałbym tego zrzucać na panią Joannę Kotynię, która siedzi naprzeciwko mnie, jest dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej, bo w takiej potocznej opinii to, co się dzieje z zielenią w mieście, to jest zazwyczaj utożsamiane z zarządem zieleni, a proces jest o wiele bardziej złożony i skomplikowany. Dlatego postanowiłem przygotować kilka informacji na temat tego, trochę jak to funkcjonuje formalno-prawnie. Najpierw przedstawię informację przygotowaną przez Referat Ochrony Środowiska panią Małgorzatę Druszcz, ponieważ w Urzędzie Miasta w Wydziale Ekologii, bo taki wydział też w Urzędzie Miasta jest, gdyby nie wszyscy byli zorientowani, funkcjonuje referat, który jest odpowiedzialny za wydawanie zgód w zakresie wycinki drzew, jeżeli mowa o mieszkańcach, inwestorach mieszkających w Rybniku. Natomiast administracja, czyli sytuacje, w których to
to urząd czy jednostki urzędowe są te złe i wycinają, sytuacja wygląda trochę inaczej. A więc tak, po pierwsze, jeżeli wycinka, potencjalna wycinka ma nastąpić na gruncie należącym do gminy miasta Rybnik, wtedy musimy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. I to urząd marszałkowski, czyli Katowice, wydają po uprzedniej wizji i rozpatrzeniu tego, wydają taką decyzję. Z reguły decyzje są pozytywne, ale nie zawsze. Trochę inna jest sytuacja, kiedy jest to grunt Skarbu Państwa, bo to też nie jest wiedza powszechna. Jeżeli grunt należy do Skarbu Państwa, to zarządza nim w terenie starosta powiatowy, a w Rybniku starostą powiatowym jest prezydent miasta, to wtedy występujemy do SKO, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o wyznaczenie gminy organu zastępczego. Czyli wtedy SKO wyznacza gminę, zazwyczaj są to Żory lub Gliwice, która rozpatruje wniosek miasta Rybnika o to, czy dana wycinka może zostać przeprowadzona, czy nie. Podobnie jest, dokładnie, miasto same sobie takiej decyzji nie wydaje, zwraca się na zewnątrz albo do Urzędu Marszałkowskiego, albo do organu zastępczego. Analogicznie jak z gruntami Skarbu Państwa jest użytkowaniem wieczystym gminy miasta Rybnik. Już nie będę wchodził za bardzo w szczegóły, ale to jest analogiczna sytuacja. I tu rozróżniłbym wycinki prowadzone przez miasto na dwa rodzaje. Pierwsze w pasie drogowym, drugie związane z innymi inwestycjami. Jeżeli wycinka ma być, ma związek z funkcjonowaniem dróg, wtedy zwracamy się jeszcze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zaopiniowanie tej wycinki. Jeżeli do miesiąca nie ma odpowiedzi, traktowane jest to jako milczącą zgodę. Jeżeli jest ta milcząca zgoda, wtedy miasto może dokonać tej wycinki bez opłat i bez nasadzeń zastępczych. To tak wygląda sytuacja w przypadku pasa drogowego. Natomiast jeżeli mowa o inwestycjach, no wtedy nie ma opinii RDOŚ-u, natomiast gmina jest albo zobligowana do uniesienia opłaty za wycinkę, albo ma 3 lata na to, żeby dokonać nasadzeń zastępczych. Czyli za te wycięte drzewa w decyzji jest informacja o tym, co i ile musimy jako miasto nasadzić. I w dotychczasowej historii Rybnik jeszcze ani razu opłaty nie zapłacił. Za każdym razem w ciągu tych 3 lat te nasadzenia są dokonywane. Żeby to jakoś uporządkować, bo tu jest bardzo wiele podmiotów zaangażowanych, bo tak, no te, które już zostały wymienione, no to jest Wydział Ekologii, Wydział Inwestycji, Wydział Dróg. No ale takimi podmiotami bezpośrednio w to zaangażowanymi jest także w samym urzędzie Wydział Mienia, ponieważ generalnie jak grunt należy do miasta i nie jest przypisany jakiejś jednostce, jak zieleń miejska, rybnickie służby komunalne, MOS, IR, ZGM, to wtedy odpowiedzialne jest za to mienie. Mienie zajmuje się generalnie utrzymaniem albo sprzedażą tego mienia. No i mienie jako wydział patrzący na to z tej strony, jak, że tak powiem, no nie weryfikuje tego na co dzień, czy nam ten grunt zarasta, czy nie. Mieliśmy takie sytuacje, że grunty, które są strefami przemysłowymi, nam zarosły lasem, co też staje się w takich sytuacjach problematycznych. Do tego dochodzą jednostki właśnie, takie jak Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie rosną drzewa i tak dalej. Dlatego tych podmiotów zaangażowanych w ten proces i skoordynowanie tego procesu jest, no, z mojego punktu widzenia
no myślę, że nie tylko mojego, skomplikowane, ale myślę, że też ta dyskusja może takim głosem z zewnątrz trochę podpowiedzieć na zasadzie po co i czy tego nie można jakoś zrobić inaczej. Ale żeby to uporządkować jakoś, w grudniu 2016 roku prezydent miasta, pan Piotr Kuczera, wystosował takie zarządzenie, numer 777, bardzo fajne zestawienie cyferek, które jak gdyby ceduje odpowiedzialność na to za kwestię ewentualnej wycinki w mieście na Wydział Ekologii we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, bo tak faktycznie, jeżeli już jest decyzja o tym, że ta wycinka następuje, to wtedy Zarząd Zieleni ma tego pecha, że tego musi dokonać w terenie i dlatego gromy lecą w zdecydowanej większości na nich. Zatem no, od 1 stycznia 2017 funkcjonuje w mieście zarządzenie, które ma te sprawy jakoś regulować. Czy to jest skuteczne, czy nie, no to już podlega Państwa ocenie jako mieszkańcom, czy na ile jesteście zadowoleni z tego, co się w tej materii dzieje. Jeżeli chodzi o wycinki dokonywane przez osoby fizyczne, to zgodnie z obowiązującym na chwilę obecną prawem, jeżeli osoba fizyczna chce dokonać wycinki, to tylko zgłasza zamiar tej wycinki. Miasto ma bardzo ograniczone możliwości przyblokowania tego, to znaczy wyjątki dotyczą tej sytuacji, kiedy dane drzewo jest pomnikiem przyrody, czyli spełnia warunki dotyczące pomnika przyrody. Wtedy sprawa się o tyle komplikuje, że jeżeli to jest pomnik przyrody, to chociaż to jest na gruncie prywatnym, to opiekę nad tym powinno przejąć miasto. Druga sytuacja jest taka, że no w sytuacjach, kiedy ta wycinka miałaby nastąpić na gruntach, które w planie zagospodarowania przestrzennego są zielenią, no to wtedy też miasto może to zablokować, że przewidujemy pasy zieleni na przykład w planie zagospodarowania, a ktoś na tym terenie, chociaż jest jego prywatny, to miasto w takich sytuacjach tą wycinkę może przyblokować. To jest przepis tego, co Wydział Ekologii mi zgłosił, który dosyć często próbują wykorzystywać deweloperzy, to znaczy wykorzystują przed nabyciem gruntu pod budowę zabudowy mieszkaniowej typu małe bloki, no to osoby fizyczne, które są poprzednimi właścicielami, próbują tej wycinki dokonywać i to jest taki obszar, który próbujemy jakoś tam pilnować i blokować. Natomiast jeżeli wycinka ma związek z działalnością gospodarczą, wtedy potencjalny inwestor musi złożyć wniosek i projekt terenu, no i wtedy albo wnosi opłatę za dokonanie wycinki lub analogicznie jak miasto jest zobowiązany do nasadzeń zastępczych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku użytkowania wieczystego, to znaczy, że właściciel indywidualny domu na przykład, który jest na użytkowaniu wieczystym, też składa wniosek, z tym, że my ich w urzędzie traktujemy de facto jak osoby fizyczne i te osoby nie są zobowiązane do nasadzeń zastępczych, bo to jest jak gdyby różnicowanie mieszkańców. Wiem, że to jest dosyć skomplikowane i sporo tego. Nie wiem, na ile uporządkowałem, a na ile zamieszałem, także jakby było jakieś pytanie jeszcze w tej materii, to postaram się odpowiedzieć ze wsparciem tych, którzy może mają więcej wiedzy niż ja. Ale przygotowałem sobie jeszcze jeden materiał do wglądu, dlatego że zdjęcia googlowskie z Google'a czy inne zdjęcia satelitarne pokazują, że Rybnik generalnie zarasta. To znaczy na użytkach lasów nam i zieleni przybywa. Natomiast takiego dokumentu jak plan adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, wszystkie miasta, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, w tym Rybnik no, zostały poddane przez ministerstwo takiemu obowiązkowi jak stworzenie takiego planu i te same instytucje wykonywały ten plan w całym kraju. W tym dokumencie możemy znaleźć taką mapę, która pokazuje wyspy ciepła. Wyspy ciepła, ale w tym dokumencie można się więcej informacji doszukać, na przykład o zagrożeniu
powodziowym i tak dalej. I generalnie tam, gdzie jest najcieplej, tam jest najmniej zieleni. Generalnie tam, gdzie jest największe zagrożenie powodziowe, tam jest najmniej zieleni. I jak popatrzycie na tą mapę, to Rybnik wygląda tak, że jest zielony na obrzeżach, natomiast czym bliżej centrów, no plus centrum i oczywiście plus tereny przemysłowe, tym jest gorzej, tak? Jest wyższa temperatura, gorsza jakość powietrza w związku z tym i tak dalej. Natomiast no, na chwilę obecną lesistość miasta to jest prawie 30%, czyli prawie jedna trzecia miasta jest pokryta zielenią, a sama powierzchnia parku w Rybniku to jest ponad 100 hektarów. Z drugiej strony, no jak pomyślimy o Rybniku i o parku, to tu nie mamy żadnego dużego parku. Tak? To są raczej parczki, jak ktoś powiedział, czy skwerki, a nie, czy nawet, jak tu słyszę, klomby, ale nie jest to jakoś wielka zieleń. No może hajda, chociaż no, tak... Tyle tytułem wstępu, taki największy ogląd. Gdyby były pytania jeszcze dotyczące tej procedury, to ja bym chętnie odpowiedział teraz, bo tak jak mówię, za chwilę niestety muszę udać się na kolejne spotkanie. Dziękujemy bardzo za wprowadzenie. Odwołam się do tych ostatnich słów. Czy są te pytania do pana prezydenta? Jacek Makowski. W zasadzie pytań nie ma. Ja dawno, dawno temu czytałem artykuł w Dzienniku Zachodnim bodajże, że Rybnik był określany mianem Paryża Śląska. Ja często jeżdżę na rowerze, jestem rdzennym rybniczaninem, mieszkam tutaj ponad 40 lat, no i nadal uważam, że jest fajnie. Jak państwo uważają, no po to ta dyskusja. Jestem tutaj drugi raz. Bardzo nam miło. Dziękujemy za ten głos. Wrócę. Są jeszcze pytania do pana prezydenta w tej materii? Dziękujemy za przedstawienie tych niuansików związanych z przepisami. Ja powtórzę, wrócę w pewnym sensie do przepisów prawnych. Mamy tak naprawdę trzy możliwości i trzy drogi, tak? Czyli jesteśmy osobami fizycznymi, to trochę inaczej przepisy nas traktują, jesteśmy podmiotami gospodarczymi jeszcze inaczej, a jak już jesteśmy miastem, to w ogóle jest kiepsko. I tutaj, żeby rozpocząć dyskusję, ja chciałbym takie pytanie państwu zadać. Czy państwa zdaniem te przepisy w takiej formie wystarczająco zabezpieczają tą naszą przyrodę? Czy tutaj wymagana by była jakaś zmiana przepisów? Trzeba je zaostrzyć albo może w drugą stronę. Przygotowując się do tego spotkania, doczytałem, że tak naprawdę część głosów taka jest, że te przepisy to tak naprawdę ograniczanie naszej wolności, naszych swobód. No bo jak ja mam kawałek zielonego terenu i mam drzewo, to dlaczego ja sobie mam tego drzewa nie wyciąć, bo to jest moje drzewo przecież. Tak? Tutaj są różne opinie, a my jesteśmy ciekawi państwa zdania na ten temat. Przepisy są dobre, złe? Należy je zaostrzyć, czy może w drugą stronę? To jest takie przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Ja mam obawę, że tutaj w tym wypadku może być po prostu to przysłowie niestety może po prostu się sprawdzać. No bo ta odpowiedzialność jest jednak podzielona pomiędzy różne komórki i w związku z tym przypuszczam, że każda z tych komórek pilnuje, żeby to było w porządku, ale to, czy my się dobrze czujemy w tym mieście, myślę, że niekoniecznie, że jeżeli ktokolwiek wracał nie klimatyzowanym samochodem, tylko po prostu pieszo z centrum, gdzieś tam właśnie w tym bardziej zielonym kierunku, to wie, jak to wygląda. Pamiętam, bo ponad 35 lat temu chodziłam z dzieckiem z przedszkola na Nowiny i było gorąco i było tragicznie i właściwie od tego czasu to się nic nie... Znaczy zmieniło się, są bardziej równe chodniki, w związku z tym człowiek się mniej potyka, ale po prostu temperatura w mieście jest straszna. No i zimą mamy też problem, bo po prostu smog. Wiadomo, że te nasadzenia świeże nie radzą sobie tak z oczyszczeniem powietrza, jak radzą sobie stare drzewa, więc myślę, że statystyka to jest tutaj no, typu, że skoro
ktoś ma 100 zł, to znaczy, że dwie osoby mają średnio po 50, a może się okazać, że ta druga osoba nie ma nic. No i tutaj to centrum miasta jest po prostu zupełnie niezielone i może jednak trzeba by było coś w tym kierunku zrobić. Witam Państwa serdecznie, jestem po raz pierwszy, Joanna Kotyniak-Not, jestem dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej. Trzeci już rok, proszę Państwa, i trzeci rok staram się w jakiś sposób wpłynąć na świadomość rybniczan, którzy w większości mnie rugają. Za co? Za to, że w Rybniku oto zrobiło się nieco mniej, delikatnie mówię, nieco mniej kwiatów. Dlaczego tak się zrobiło? No właśnie dlatego, żeby zapobiec sytuacji, o której Pani mówi. Przestrzeń miejska jest nieprawdopodobnie trudną przestrzenią do zagospodarowania, jeżeli chodzi właśnie o nasadzenia drzew. Walczymy z tym, szukamy możliwości. Kwestia nowinek technicznych wszelkiej natury jest nam znana. To, że pojawiły się drzewa pod bazyliką, oczywiście one są na razie niewielkie. Choć wierzcie mi Państwo, że posadzenie tych drzew to była wielka sztuka, dlatego że powiem Państwu tak, ja jestem z wykształcenia prawnikiem i naprawdę przed objęciem stanowiska, które piastuję, miałam pojęcie o zieleni no takie, jakie ma, przypuszczam, przeciętny gospodarz własnego ogródka. W tej chwili wiem, że posadzenie drzewa, gdzie oczekujemy, że te drzewa będą już wzrastały, tak, damy Państwu już coś więcej niż cieniusieńki badylek, tak, to jest kwestia przygotowania im przestrzeni do życia. I być może ktoś z Państwa był obserwatorem tego, co działo się na placu Jana Pawła, ale stworzenie przestrzeni dla tych drzew do życia to naprawdę był trudny proces. Dlatego, że przestrzeń miejska jest nieprawdopodobnie zagospodarowana już przez lata. Kwestia uzbrojenia, kwestia sieci, które się znajdują, które kolidują niewątpliwie z możliwością nasadzenia. Ponieważ drzewa wzrastając, no jakby na to nie spojrzeć, no ekspansywnie również otaczają infrastrukturę. Więc przed nami trudne zadanie, jak pokonać kolizję. I w tej materii pan prezydent zadecydował o tym, że zieleń miejska, gro przedstawicieli zieleni miejskiej plus właśnie przedstawiciele Wydziału Ekologii mamy w pierwszej kolejności badać zasadność wycinki, jeżeli jakiś wydział rozpoczyna inwestycje. To się już dzieje, proszę Państwa. Stare, zamierzchłe inwestycje, gdzie tego elementu właśnie badawczego na początku nie było, no niestety w jakiś sposób owocują tym, że drzewa są wycinane. To jest naprawdę trudne być może do zrozumienia, ale w części te wycinki są naprawdę nie do uniknięcia. Natomiast poszukiwanie rozwiązań, które mogą doprowadzić do wyeliminowania kolizji drzew z siecią istniejącą i z potencjalnie prowadzoną siecią, to jest dla nas największe wyzwanie. Poza tym, proszę Państwa, no myślę, że tu też dużo mówią liczby, tak? W 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej posadził 1000 drzew. Ja wiem, że liczba 300 młodych drzewek, które zostały posadzone na terenie szkoły numer 5, tak, jest zatrważającą liczbą i już wiemy, że część tych drzewek niestety się nie utrzyma. Ale proszę Państwa, jesteśmy jednostką wykonawczą, wymagamy również współpracy różnych podmiotów w zakresie utrzymania zieleni. Posadzenie to jest jedno. Natomiast i to jest duży sukces, jeżeli się udaje wprowadzić właśnie drzewa w infrastrukturę miejską. Natomiast utrzymanie ich to jest ciągłe poszukiwanie gdzieś jakiegoś kompromisu pomiędzy olbrzymimi kosztami, bo wierzcie mi Państwo, że to są bardzo duże koszty, kosztami ludzkimi, kosztami finansowymi, to są duże wyzwania, ale to się dzieje. Stąd podkreślam, w mieście Rybniku, ja wiem, jest mało kwiatów, tak? Te kwiaty zostały w miejscach centralnych, ale tak będzie, przynajmniej dopóki będę mogła piastować te funkcje na korzyść właśnie drzew, na korzyść krzewów, drzew i bylin. Bo te gdzieś nam gwarantują lepsze powietrze. Mam małe dzieci, chciałabym, żeby one oddychały nieco swobodniej. Dziękuję bardzo. Myślę, że to bardzo ważny głos. Dzień dobry, witam Państwa.
Tak, przede wszystkim chciałem tutaj zwrócić uwagę na pani słowa, które jak najbardziej jestem w stanie potwierdzić, że rzeczywiście inwestycja, która była dokonana na placu Jana Pawła II, była potężną inwestycją, jeśli chodzi o sadzenie, robienie potężnych wykopów pod bryły korzeniowe i infrastruktury związanej z nawadnianiem, na pewno w trudnej odsłonie przy fontannie i przy innych sieciach, które tam mogą biec. Natomiast ja jednak ciągle pozostaję zdania, że powinno się pozostawać na straży istniejącego już starodrzewu, dlatego że jestem w stanie sypać jak z rękawa przykładami, kiedy sprawy związane ze starodrzewem zostały ewidentnie zawalone, jak na przykład nie szukając daleko centrum, bo w samym centrum ogród parafialny przy parafii Matki Boskiej Bolesnej, gdzie zostały bez problemu uzyskane zgody na całkowite wycięcie wszystkiego, co tam rosło. Argumentacja była taka, że drzewa zagrażają bezpieczeństwu, dlatego że w czasie wichury dwa się przewróciły, a jednak ja jestem zdania, że dowodem, że te drzewa nie zagrażają bezpieczeństwu, jest to, że ocalały podczas tej pamiętnej nawałnicy 2015 roku z lipca. To nie zmieniło faktu, że urzędujący tam nowy proboszcz dostał całkowite zezwolenie na wygolenie wszystkiego, co mu się tam podobało, łącznie z usunięciem świeżo posadzonych przez odchodzącego proboszcza sadzonek na miejscu tych poprzednich drzew. A z tego, co się orientuję, decyzja o tym, że powinien dokonać nasadzeń następczych, narzucała mu termin do 31 grudnia 2018 roku i z tego, co widzę, nie pojawiło się tam ani jedno drzewo. Tutaj zwracam uwagę na słowa mojej przedmówczyni, która powiedziała, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Myślę, że tutaj można dopatrywać się dysfunkcji w komunikacji między co niektórymi wydziałami Urzędu Miasta, że nikt tego nie weryfikuje, czy rzeczywiście są przestrzegane przepisy odnośnie nasadzeń, bo tak samo nie dokonano ani jednego nasadzenia na terenu byłego budynku kina Hutnik, a tam termin upływał 30 listopada 2018 roku. Moje nazwisko Szymura Dariusz, jestem właścicielem od 28 lat firmy Rajgras w Rybniku i zajmuję się też między innymi zielenią. A co do drzew, to powiem jeszcze jedną rzecz, że żeby nie było takich sytuacji, że drzewa się walą, przewracają podczas wichur, to niestety miasto i w ogóle urzędy powinny poczynić większe starania w kierunku pielęgnacji drzewostanu. 10 lat temu, jeszcze za poprzedniego pana dyrektora Kozerę w Rybniku, była robiona inwentaryzacja tylko i wyłącznie drzew przydrożnych. Wszystkich drzew przy drogach głównych, krajowych, wojewódzkich, przebiegających przez Rybnik, powiatowych, gminnych. Proszę, niech ktoś z państwa powie, ile mieliśmy na tamten czas sztuk drzew przydrożnych. Czy ktoś jest w stanie zgadnąć? Jaka to może być ilość? No, ponad 850 tysięcy drzew. I to było zinwentaryzowane. Na to są dokumenty. Tak. Teraz wyobraźcie sobie państwo, żeby utrzymać ten drzewostan w prawidłowej kondycji, to tak de facto musiałby powstać drugi taki sam zarząd zieleni miejskiej w Rybniku z taką samą ilością ludzi, która nic innego tylko przez cały rok by się zajmowała tylko i wyłącznie tym jednym tematem. Pielęgnacją drzew istniejących, rosnących. Żeby nie było zagrożeń, żeby nie było powalonych drzew i żeby utrzymać. A żeby robić, zakładać nową zieleń, powinniśmy właśnie zacząć od pielęgnacji tej istniejącej. Bo jak tego nie utrzymamy, to nowa tak szybko nie urośnie. Dziękuję bardzo. Chciałabym dodać jedną rzecz. Myślę, że też warto to wiedzieć. Przepisy ustawy o drogach publicznych też stawiają nas w naprawdę trudnej sytuacji. W związku z tym, że generalnie z ustawy o drogach publicznych skrajnia drogowa nie powinna być przestrzenią, w której znajdują się drzewa. I proszę wyobrazić sobie, że zarządca dróg, którym jest w mieście Rybniku prezydent miasta Rybnika, za oczywiście prezydenta miasta Rybnika jako zarządca działa Wydział Dróg, musi podjąć ciężką i trudną decyzję. W sytuacji, ja jestem akurat świadkiem, dlatego że dostaję decyzję marszałka do realizacji. I bardzo często w tych decyzjach znajduje się jedno zdanie, które zawsze mnie niepokoi i bardzo często dopytuję, czy aby na pewno. Drzewo, jedynym przewinieniem drzewa
które jest przeznaczone do wycinki, jest właśnie to, że stoi w skrajnie drogowej i że potencjalnie zagraża. Potencjalnie zagraża. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację odpowiedzialności, tak? W sytuacji, jeżeli Wydział Dróg odstąpi, tak? Ponieważ my twierdzimy, panie naczelniku, to drzewo rokuje, tak? Rokuje. I w tym momencie decyzja urzędnika na tak, że zostawiamy i sytuacja, w której rzeczywiście coś się dzieje. Kwestia odpowiedzialności bardzo trudna. Bardzo trudna. Także tu chciałabym również, żeby państwo mieli tego świadomość, tak? Że skrajnia drogowa generalnie nie jest miejscem dla drzew, a nasze pasy drogowe niestety w dalszym ciągu są zbyt wąskie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To bardzo ciekawe właśnie, bo mamy taką sytuację, że tych drzew w skrajni drogowej to chyba mamy najwięcej, tak? My możemy powiedzieć, że to w pewnym sensie tak, taka pozostałość, ale jednak się z tym musimy mierzyć. Szanowni Państwo, ja chciałem zadać pytanie w odniesieniu do tych tematów, które się tu pojawiły. Pytanie, czy stać nas na wycinanie drzew w kontekście choćby wzrostu temperatur, w kontekście smogu, który, jak wiemy, w Rybniku jest problemem dosyć dużym. Ale tak naprawdę to dwa pytania powinienem zadać. Oprócz tego, czy stać nas na wycinanie drzew, pojawia mi się drugie. Czy stać nas na posiadanie tych drzew w kontekście słów pana Dariusza tutaj teraz w odniesieniu do tego, że o te drzewa trzeba dbać. Problem niezwykle skomplikowany chyba, tak? Wycinać. Jak dba o swoje zwierzę, no to niestety też do weterynarza trzeba czesać, trzeba odrobaczyć i tak dalej. Tak samo jest z drzewami, to jest żywe. Druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o drogi. Kiedyś drogi były, że tak powiem, furmanki jeździły, tak? Drogi poszerzono. Co się dzieje w okresie zimowym? Proszę raz zrobić coś takiego, żeby prezydent jedną decyzją wstrzymał akcję zima, RSK, nie wyjeżdża, nie sypie solą. No to tego prezydenta na taczce wywiozą. Jak drogi nie są czarne, jak drogi nie są białe od soli, to znaczy, że RSK zaspało. A co robi sól z tymi drzewami? Te drzewa właśnie niszczą od tej soli, te wszystkie przedrożne. Z tego się robią te wszystkie wyłamy, pęknięcia, zmurszenia tych drzew. Jest tak, pani dyrektor? Także tu jesteśmy... Mimo, że wycinam te drzewa, bo takie usługi robię, ale wielokrotnie jestem przeciwnikiem. Miałem przypadek taki, że w jednej dzielnicy stał piękny, duży dąb, na którego Wydział Ekologii wydał decyzję na wycinkę. Jak przyjechałem na miejsce, stwierdziłem, że to drzewo nigdzie nikomu nie przeszkadza. Dowiedziałem się, że pewien pan adwokat lecą mu liście do ogrodu i kazał wyciąć. Wstrzymałem wycinkę, wykonałem powołałem komisję z ekologii na miejscu, zebrali się mieszkańcy, którzy mnie poparli, zrobiliśmy pielęgnację tego drzewa, korektę korony, to drzewo zostało. Ale no niestety pan adwokat był tak mocny, że za 2 lata znikło. Dziękuję bardzo. Jasne. Żeby było, moje nazwisko Szymura to jest zbieżność nazwisk, najprawdopodobniej nie bliska rodzina, znaczy na pewno. Ja mam właśnie takie pytanie, skąd ten pomysł, że sól niszczy te drzewa? Bo ja jeszcze w całym mieście się nie spotkałem ani razu z wynikami, czy też żeby coś było w tej kwestii robione, z analizą chemiczną gleb, które są pod tymi drzewami. Dobrze, ale czy zrobiliśmy jakąkolwiek analizę chemiczną gleby w mieście? Znajomy robił w Radlinie i się okazało, że wszystkie gleby są zakwaszone. Tutaj nikt nie patrzy na pH gleby, nikt nie patrzy na wartość składników odżywczych, a my lejemy wodę, zakładamy jakieś dziwne maty, przy okazji uszkadzając pień przy tych drzewach. Tak, możemy się przejść tutaj na Kościuszki obok szkoły mechanicznej, jest tam po założeniu maty było nacięty pień. Takie mam też pytanie co do pielęgnacji drzew. Nie spotkałem się w mieście z tym, żeby ogołacając te drzewa, kiedykolwiek była użyta maść ogrodnicza. Tak samo dziwnym dla mnie zjawiskiem jest, kiedy na wiosnę ogołacamy totalnie klony szczepione na pniu.
One są szczepione na pniu dlatego, żeby był krótki w miarę jednolity pień i potem klony z odmiany krzaczastej się rozgałęziały. Ja rozmawiałem z panią dyrektor z Zieleni Miejskiej i w tym roku na wiosnę udało mi się trafić, bo nie wierzyłem, że to robią pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, jak ogłacali te klony na ulicy Żużlowej. Tak samo jest na ulicy Wyzwolenia. Kilka drzew, tam jak teraz nie pamiętam gatunków, ale chyba z 3 drzewa po stronie apteki, spółdzielni mieszkaniowej, po tej stronie na ulicy Wyzwolenia, było opitolonych na łyso totalnie. Ja tam gdzieś prezentowałem na internecie zdjęcia, gdzieś w telefonie jakbym poszukał, pewnie bym je znalazł. Też się zastanawiam po co. No po co nam ma rosnąć pień pionowy, który za chwilę zacznie murszeć z tego względu, że dostanie raka bakteryjnego, bo jest cały opitolony. Zresztą tu się można przejść na białych, rosną klony. I wcześniejsze lata też były ogołacane co roku i można zobaczyć, jak dostaje się rak bakteryjny, to jest pod spodem jedno wielkie próchno. Te gałęzie, co nie były w zeszłym roku obcięte, teraz ładnie klony kwitną. Ale 2-3 lata temu to wszystko było ogołacane. Te wierzby tak samo. Jakby były tak pielęgnowane, jak były zazwyczaj co roku, to tutaj nie ma ani jednej gałązki, ani jednego kwiatka. Urząd Miasta stawia w mieście hotele dla owadów, tylko się zastanawiam po co. Mają ten beton zapylać, czy te badyle sztuczne? Inna kwestia. Mówimy dużo o pielęgnacji drzew i mnie to aż razi. Razi mnie to, że projektowaliśmy, Urząd Miasta projektował, centrum przesiadkowe naprzeciwko PKP. Wytliśmy piękną wierzbę, która była zdrowa. Wytliśmy tam inne drzewa. Wpakowaliśmy kupę kasy na przesadzenie jednej śliwy. A po przeciwnej stronie przy drodze, przy przejściu dla pieszych naprzeciwko sądu rosną dwie lipy. Jedna już całkiem spróchniała, jest martwa. Druga jeszcze tam jakieś coś odbija, a w środku jest totalne próchno i grzyb. To nie trzeba być jakimś specjalistą, ja nie jestem dendrologiem, ale no to widać, to aż mnie razi po prostu. No ja uważam, że to jest bez sensu, żebym składał jakieś pisma i o każde drzewo pisał, z tego względu, że to jest bez sensu, bo rozmawiam z panią dyrektor, a jeśli któregoś mogę, ja panu przerwę, bo muszę dzwonić, reakcja pracowników to już jest akurat inna kwestia, ale dzwonię znowu do Zieleni Miejskiej, dlaczego ogłacają te klony, skoro nikomu nie przeszkadzają. Ja się zgodzę całkowicie z tym, co pan powiedział, że głównym argumentem, żeby nie było drzew w naszym otoczeniu, jest to, że liście z nich spadają. Jestem pszczelarzem, sprzedawałem znajomym miód obok ich posesji, jeśli, w zasadzie na posesji jeśli od mogę ich sąsiadów przerwać. Rośnie lipa. Szanowni Państwo, w związku z tym, że muszę z koleżanką wyjść, życzę wszystkim obecnym tutaj zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt wielkanocnych. Fajnie się tu siedzi, może następnym razem uda się dłużej. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, że tak brutalnie panu przerwałem, natomiast Rada Miasta wychodzi, tu pan chciał zabrać głos, to po pierwsze. Ja mam taką prośbę, panel wymiany opinii, znaczy dajmy sobie szansę na wymianę opinii, tak? Jak ja się zgubiłem w pewnym momencie, do którego momentu się mogę u pana odnieść, także trochę krócej, to wtedy będzie nam łatwiej i myślę, że to też nie chodzi o to, żeby siebie atakować nawzajem, bo no bo właśnie, bo takie też mamy założenie tutaj, żeby porozmawiać o temacie, który jest ważny, istotny, ale i niezwykle trudny, bo ja patrzę na to z perspektywy mieszkańca i mnie też boli to, że drzewa są dziwnie poprzycinane, patrzę z okna i zastanawiam się, czy tak na pewno powinno być. Natomiast no nie znam się na tym, ciężko mi jest tutaj odpowiedzieć na to, ale pewnie na koniec będzie okazja do podziękowania, ale ja już teraz chciałbym jakby podziękować za ten głos, bo to pokazuje tą inną perspektywę, na której na mnie bardzo, bardzo zależy. Za sekundkę oddam mikrofon, natomiast pan tutaj był pierwszy, to już teraz. Właśnie dziękuję za zwrócenie uwagi na tą maść ogrodniczą, bo o tym też chciałem mówić w kontekście przecinania drzewostanu, ale zauważyłem taką prawidłowość, że najczęściej takie drastyczne przycinki, kiedy znika zdecydowanie więcej niż 30% korony, bo ja bym powiedział, że zostaje 10% tej korony, jest na terenach, które są w posiadaniu rybnińskiej spółdzielni mieszkaniowej. To dotyczy zarówno ulicy Wyzwolenia i tam właśnie...
Nie, to jest tam, to jest tam przy blokach właśnie. Założyłem, między tymi blokami drzewa są całkowicie powycinane. Oprócz tego w spółdzielni mieszkaniowej na rogu ulicy Kotucza i Rudzkiej również doszło do takich wycinek. I kolejna spółdzielnia mieszkaniowa na rogu ulicy Gliwickiej i Wyzwolenia przy tych domach. No w to dobrze, nie wątpię. Teraz, bo tutaj nie panowie wątpię, się zgłaszali, więc... Karol Wawrzyniak, pracownia To Projekt. Ja się nie znam tak na drzewach jak panowie tutaj, ale może bym powiedział tak, na każdy temat można rozmawiać na kilku poziomach, czyli na takim poziomie strategii i taktyki. Myślę, że to są takie sprawy taktyczne, które tutaj omawiamy, a ja jednak się dużo lepiej czuję na tym poziomie, metapoziomie, czyli na poziom wyżej. Nie tak konkretne drzewo, które gdzie zostało wycięte, bo też wydaje mi się, że w ten sposób nigdzie, znaczy do niczego nie dojdziemy, no bo wszystkich drzew i tak nie omówimy. Więc z perspektywy tej, na której się staram coraz lepiej znać, czyli z perspektywy przestrzeni publicznej, myślę, że trzeba byłoby sobie zadać takie pytanie, kiedy ta przestrzeń publiczna jest lepsza? I czy rzeczywiście jakby takim rozwiązaniem jest wprowadzenie maksymalnej ilości drzew wszędzie? No i zadając sobie takie pytanie, można byłoby zadać takie, jaka jest najpiękniejsza przestrzeń publiczna, którą mamy na świecie? Nie ograniczajmy się do Rybnika. I myślę, że no ja bym zaryzykował, niech każdy sobie przypomni jakiś czas, nie wiem, z wakacji czy gdziekolwiek był, no ja bym zaryzykował taki plac, na którym nie byłem, ale i tak mi się wydaje, że będzie jednym z najpiękniejszych, czyli to będzie plac w Sienie i to jest plac, który jest całkowicie pozbawiony drzew. Teraz już wszystkich troszeczkę zagotowałem, mam nadzieję, że przynajmniej obudziłem. To samo będzie z placem świętego Marka w Wenecji, na którym już udało mi się być i rzeczywiście jest najpiękniejszy. I co w ten sposób chcę powiedzieć? Absolutnie nie to, że drzewa powinny być wycinane, żeby tworzyć piękną przestrzeń publiczną, ale wydaje mi się, że ciekawe miasta to są takie, które oferują różnorodność doznań. To znaczy miasto będzie dobre wtedy, kiedy będą miejsca bez drzew i z dużą ilością drzew i z średnią ilością drzew. I myślę, że właśnie takiego strategicznego myślenia, jeżeli chodzi o sekwencję przestrzenną, czegoś takiego brakuje, tak? Bo miasto jest takim, chodzenie po mieście jest takiego rodzaju sekwencją filmową. Jest gdzieś, powinno być gdzieś gęsto, żeby gdzieś było rzadko. Powinno być gdzieś dużo zieleni, żeby gdzieś indziej tej zieleni było mniej i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie tego doświadczyć. To tak jakby całkowicie ogólnie mówiąc. I teraz tak, ten problem wysp ciepła, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić? No mianowicie, wstawianie tych drzew przy drogach, to jest pewnie, czy w różnych takich miejscach, gdzie się da drzewo wstawić, to jest pewnie jakieś rozwiązanie, no bo trochę tego cienia na chodniku się pojawia, ale z wyspą ciepła będziemy w stanie walczyć wtedy, kiedy stworzy się różnica między temperaturą na obszarze. Stąd był taki termin klinów napowietrzających. One napowietrzają nie w ten sposób, że jak się rysuje dużą plamę, to te powietrze jakoś magicznie gdzieś tam dochodzi na mapie, tylko powstaje, jeżeli mamy jedną plamę, która jest zielona, a drugą plamę, która stosunkowo dużą, która nie jest zielona, to powstaje różnica temperatur. I na tej różnicy temperatur powstaje taki komin i dlatego te miejsca ludzie, którzy latają na szybowcach, bardzo lubią, no bo tam właśnie te powietrze idzie do góry. Co za tym idzie? No można mieć różne podejście do prowadzenia tej zieleni w mieście. Tokio ma jeden taki ogród cesarski, to jest duża zieleń, a cała reszta to jest, gdzie da się wstawić klonik albo drzewko, tam wstawiamy. I to jest takie typowo miasto siatkowe, gdzie wokół każdego wieżowca oprócz jakiegoś posągu wstawia się drzewko. I szczerze mówiąc, dosyć fatalne to jest, nie? Mnie się wydaje, że te strategie, które możemy się nauczyć od Wiednia, a jest to miasto, które z roku na rok powiększa obszary zielone, czyli powiększa obszary zielone, to jest strategia świetna. No i teraz jakby z tego górnego poziomu będę schodził trochę do nas,
Na przykład w okolicy Powstańców, gdzie chodziłem, jest taki narożnik, tam jest taki skwerek z jakimiś stołami do ping-ponga czy coś, ktoś tam wyremontował go, zielony, przy skrzyżowaniu. No ja akurat mamy firmę w okolicy, więc tam do babci idę często i za każdym razem jestem zaskoczony. Kto wymyślił, że taki mały fragment to jest dobry pomysł na to, żeby robić skwerek, nie? To jest świetne miejsce na plombę. Natomiast każdy park, który istnieje, na przykład ten zieleniec, który jest koło wspomnianego placu Jana Pawła, to jest świetne miejsce, żeby tą przestrzeń zieloną powiększać. Czyli w miejscu, w którym teraz jest parking, dobrze byłoby, żeby były drzewa, i w miejscu, w którym jest budynek ten PKO, gdzie kiedyś była chyba siedziba partii nawet, co tak jakby smaczku pewnego dodaje, no pięknym takim gestem byłoby wyburzenie tego budynku, każdy by sobie mógł to jakoś po swojemu zinterpretować, i wprowadzenie tam zieleni. Dzięki temu ten obszar zielony mógłby wzrosnąć i ta część rzeczywiście mogłaby działać jako ta różnica potencjałów. Natomiast gdyby na placu Jana Pawła tych drzew tam nie wciskać między tą infrastrukturę, to te zaoszczędzone pieniądze, nie dość, że można byłoby chyba lepiej na nasadzenie w miejscu tej ruiny czy tego wyburzonego budynku zainwestować, no to powstałaby to, co powiedziałem, czy różnica potencjału. Jedna część byłaby otwarta, druga część byłaby zamknięta, a dodatkowo liście nie wpadałyby do fontanny. Więc jakby myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i wymaga takiego spojrzenia nie tylko specjalistów od zieleni jako takich, tylko na to trzeba patrzeć jako na sekwencję przestrzenną. I to tyle może. Dziękujemy bardzo. Bardzo ważny głos. Czy ważne, to ciężko ocenić. No bo tyle tych słów, ja już zgubiłem wątek. Biorąc pod uwagę, bo ja kocham faunę i florę. Jestem, tak jak wspomniałem wcześniej, rdzennym rybniczaninem. Mama z gór, tata z Mazur. Tutaj się urodziłem. Mój syn zresztą też. Obecnie we Wrocławiu, a studiował w Krakowie. Ale do czego będę zmierzał? Cóż, zwróćcie uwagę, bo ja podróżuję. W weekendy zazwyczaj mnie nie ma. W Rybniku, no bo tak jest. No i jedziemy sobie w stronę Katowic. Piękne lasy. W stronę Kamienia, tak? Jedziemy sobie w stronę Żor. Też widzimy zieleni. Dużo zieleni. Dom Bartek żyje czy nie żyje? Katedra Notre Dame spalona. 5 lat ma być zbudowana. To, co przedmówcy tutaj powiedzieli. A uwielbiam miód i znam pasieki, gdzie się zaopatruję. Naprawdę. Akurat szkoda, że nie u pana, ale zależy, jaki to ma być miód, no nie? Z jakiego rodzaju pszczół. Bo to nam... Znaczy nie pszczół, pszczoły są ten... Dobra, no ja już skończyłem. Znaczy, no nie, no mi się podoba Rybnik. No nie miejmy obiekcji do tego, co się tutaj dzieje. Póki co. Jeszcze pamiętam, aha, wtedy byłem na Mazurach, wspomniałem o tym tutaj. Bodajże w 97 roku był słynny pożar, tak? Jak paliły się lasy. No trzecim, no toż słuchajcie, pamięć jest ulotna. No, pomyliłem się o 4. To wtedy... No dobrze, nie pamiętam. W 93 była powódź, dokładnie. W 7, aha, a lasy kiedy? Aha, no dobrze, no to przepraszam. No i już koniec dyskusji. Dziękuję za równie ważny głos. Już panu oddaję, od razu panu oddam mikrofon. Pan ma. To tak. To jeśli mógłbym trochę się do syna wypowiedzi dołączyć i jednak przejść na ten układ strategiczny, to w ogóle tak, powiem, że ja w ogóle jestem fanem zieleni miejskiej w Rybniku. Uważam, że robi dobrą robotę. Aczkolwiek no oczywiście nic nie jest idealne, tak? Myśląc o strategii, to myślałbym również o takim szerokim traktowaniu zieleni, nie tylko w kategorii drzewa, ale także tego chociażby, co tutaj jest za oknem, czyli
powierzchni, które nie nadają się ze względów infrastrukturalnych na nasadzenia. Ta wizja chyba mogłaby się obracać wokół większych połaci roślin pokrywowych. Ponieważ taki trawniczek, to żeby o niego zadbać, to by trzeba było tutaj być przynajmniej raz w tygodniu. Tak? A takie rośliny pokrywowe działają większą masą i są oczywiście, jak każda rzecz, wymagają pielęgnacji, ale one powodują coś takiego, że przestrzeń jest lepiej identyfikowalna. Taka przestrzeń w kontekście zielonym jest również dobrze identyfikowalna, jeżeli nie mamy zbyt wielu gatunków w jednym miejscu w ogóle. Znaczy lepiej wygląda zagajnik z 5 brzuzek od nawet 6 różnych gatunków, bo one się po prostu nie komponują. A szczególnie w zieleni, znaczy w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo ważne, żeby te struktury wyłapywać, tak? Natomiast oczywiście to, co jest najważniejsze, to jest pielęgnacja. Drzewo jako organizm żywy ma pewien, wracając do kontekstu drzew, ma pewien okres trwałości, że tak powiem. Tak? Do jakiegoś momentu można ten organizm jeszcze tam pielęgnować, potem ono po prostu wymaga wycinki. Wycinka jest jednym z elementów pielęgnacji. To nie jest to, że każda wycinka jest zła. Ja na przykład uważam, że pozbycie się tych wiecheci sprzed katedry to był bardzo dobry ruch. Sam zresztą optowałem za tym, ponieważ ktoś, kto myślał, żeby to zasadzić tam, no te, które z frontu takie, no niestety już bardzo zdziczały, zapuszczały, na górze, które zasłaniały fasadę jakby perspektywy ulicy, tak? One były słabe, te drzewa. Proszę? No bazyliki. Tam trzeba było te drzewa po prostu wymienić i one zostały tam wymienione i to jest lepiej. Natomiast przyczyniam się również, tu przychylam się do wypowiedzi kolegów a propos sposobu pielęgnacji. Otóż on, ja rzeczywiście jestem tylko architektem, mogę mówić w takiej mega skali bardziej niż w kategorii konkretnego drzewa, ale niektóre zabiegi pielęgnacyjne są po prostu wykonywane przez kretynów. To są kretyni. Ja nie mówię o zieleni tutaj. Ja mówię o tym, że niektóre zabiegi pielęgnacyjne w tym mieście są robione przez kretynów i są. Na przykład myśmy tutaj, projektując to przejście między Placem Wolności a rynkiem, zrobili to, o czym syn mówił, czyli zrobiliśmy sekwencję, tak? To znaczy wiedzieliśmy, że rynek zawsze będzie nasłoneczniony. Wiedzieliśmy również, że trudno będzie Plac Wolności utrzymać w kategorii, bo to jest plac i to, co Karol powiedział, że place w zasadzie nie potrzebują mebla w postaci, chyba że to jest specyficzny plac. Ale to miejsce jest idealne po to, żeby tam był parasol cienia, tak? Że w samym centrum mógłbym usiąść na chwilę. Platan jest idealnym drzewem parasolowym. Jak we Francji tną dość mocno, ale zawsze go tną w układzie parasolowym. I jakiś półgłówek, i w ogóle nie mam słów na to, przepraszam panie wszystkie, pierdyknął to w kuleczki, nie? Ponieważ jedyną formą kształtowania drzewa jest kulka. Przepraszam, bo się zatykam, nie? Ja się zatykam w takich sytuacjach. Bardzo bym sobie życzył, gdyby się znalazło grono specjalistów, być może w oparciu o zieleń miejską, kilku specjalistów, którzy by zastanowili się nad strategią kształtowania tej przestrzeni miejskiej, a nie żebyśmy się zastanawiali nad tym, czy to drzewko w tym miejscu jest taka, a nie inne, bo to chyba nie jest tędy droga, tak? Czy te gatunki, które są odporne na zasolenie, które nie są, czy ekrany można stosować, w których miejscach mówimy antykorzenne i tak dalej, i tak dalej. To jest cała wiedza duża,
tam też trochę jest wiedzy architekta w tym wszystkim. I gdyby taka strategia się nie chcę Państwa zanudzać po prostu swoimi pomysłami na to, tak? Ale taka strategia jest naprawdę bardzo potrzebna, tak? Dzięki. Sorry, że tak długo. Dobry głos to i długo może być. Do generowania pomysłów myślę przejdziemy, bo to jest krok myślę już nieodległy. Tych pomysłów, co zrobić, żeby było trochę lepiej. Chociaż źle powiedziałem, bo to moja wypowiedź zakłada, że teraz nie jest źle. Tak? A bardzo pana proszę. Znaczy, jasne. Aha, ale to tylko pan wychodzi, my kontynuujemy. Ale ja myślę, że bardzo ważny głos tutaj się pojawił, bo bardzo często słyszymy, ja słyszę osobiście, jako osoba niezwiązana z, jako mieszkaniec po prostu Rybnika, tak, że wycina się kolejne drzewa, wycina się, ogołaca się place, a tutaj jest głos panów architektów, tak, że to jest taki trend europejski, że to tak nawet może być lepiej. Ale w drugą stronę, to może moja interpretacja, ale w drugą stronę, no jeśli nawet te drzewa nam znikają z centrum, znikają z tych placy, to pytanie, czy mamy alternatywę w postaci parków. Tak? W Rybniku też mieliśmy taką sytuację, czy kilka nawet takich sytuacji, gdzie parki z centrum miasta wręcz wyparowały. Tak? Tutaj na początku Krzysiek wymienił kwartał Domus. Bardzo duży bunt społeczny. Pytanie, czy to był dobry, czy zły krok i czy można było tego uniknąć. Tak? Czy to było konieczne po prostu. Tak? Znaczy w odniesieniu też do słów tutaj pana o tym, żeby dbać o drzewostan ten taki starszy, tak, że, bo tutaj wycinamy drzewa starsze, czekamy aż te, bo nowe nasadzenia są. Ja jadąc tutaj na spotkanie, tak się zastanawiałem, bo mam tu kilka punktów terenów, gdzie, o których wiemy, że te drzewa poznikały i minąłem sobie te centrum przesiadkowe, no i faktycznie przenieśliśmy drzewo jedno, ale widzę nowe drzewa. Jadę dalej ulicą Powstańców, widzę kolejne drzewa, nie? No, ale jednak zanim one faktycznie będą tym takim drzewem ogromnym, to trochę minie. Tak? Czy tutaj nie gubimy jakiegoś czasu? Oddaję głos. No właśnie, bo ja chciałam nawiązać do wypowiedzi panów, bo wydaje mi się, że to była bardzo cenna wypowiedź, pchająca naszą dyskusję i naszą rozmowę w trochę inną stronę. Bo rzeczywiście powinniśmy się oderwać od tych pojedynczych drzew i wskazywać, gdzie powinny zostać wycięte, a gdzie nie, i zastanowić się nad bardziej systemowym podejściem do tego, czy w ogóle nie powinien w mieście tej wielkości jak Rybnik być ktoś odpowiedzialny za zieleń, koordynujący pracę służb. Z tego, co dzisiaj słyszę, to zieleń miejska zbiera dobre oceny i widać, że robi coś w kierunku tego, żeby w naszym mieście było lepiej, ale spółdzielnia mieszkaniowa robi źle, więc może potrzebny jest jakiś architekt zieleni, może potrzebna jest po prostu naprawdę osoba, która by po prostu trzymała to w ręku i widziała, jakie są plany rozwoju przestrzeni zielonych. A z drugiej strony, to jeżeli sytuację mamy taką, że drzewa w Polsce po prostu są przy drogach, bo to jest tradycja. Drogi były kiedyś wyznaczane przez drzewa. Nieraz idąc w lesie, idziemy po prostu przez aleję dębową, bo po prostu tamtędy dawniej biegła droga. I czy to jest w ogóle dobry kierunek czepiać się tych drzew wyznaczających drogi? I ja rozumiem, że my się tutaj stosujemy do obowiązującego prawa, ale pytanie, czy nie należałoby zmienić tego prawa? Bo jeżeli podchodzimy tak do tego, że to jest niebezpieczne, to możemy powiedzieć, że na przykład posiadanie dzieci jest niebezpieczne i w ogóle strasznie kosztowne i jest całe mnóstwo wypadków z powodu dzieci i moglibyśmy oszczędzić, bo 500+ i inne wydatki. I możemy na wszystko patrzeć z dwóch stron. Więc coś, co już stało się aktem prawnym, to nie wiem, czy to jest wyrocznią tak do końca świata. Może nad tym się należy zastanowić. Na pewno są badania. W końcu te drzewa rosły zawsze,
a teraz mamy ich coraz mniej, a wypadków jest coraz więcej, więc ta zależność nie jest chyba wprost proporcjonalna. I tylko właśnie nawiązując do początku mojej wypowiedzi i do wypowiedzi moich przedmówców, po prostu pójdźmy w inną stronę, zastanówmy się, co powinniśmy zmienić. Tak globalnie. Dziękuję. No, półtora. Ja chciałbym pociągnąć dalej tą myśl dotyczącą projektowania zieleni i w ogóle przygotowania koncepcji. Chciałem zadać pytanie, a może w Rybniku jest w ramach służb architekta miasta osoba, która się na tym zna i oczywiście obejmuje Rybnik globalnie, czyli po prostu jakby opracowuje wszystkie te elementy, które się do tego nadają, czy są zasadne zgodnie z jakąś sztuką, czy doświadczeniami innych miast, bo rozumiem, że zieleń miejska jest wykonawcą tylko pewnych decyzji. Nie tylko. Czyli macie też kogoś, kto planuje, projektuje, tak? Nie, wyrywa jeszcze chwileczkę. W związku z czym chciałbym zapytać, no może panią, czy oprócz tych służb, które pani ma u siebie, jest ktoś w Rybniku, który całościowo zajmuje się tym tematem? Może odpowiem w ten sposób. Zarząd Zieleni Miejskiej, zarządzając substancją zieloną, ma grą terenów, które oddane są w tak zwany trwały zarząd, jednostce miejskiej, tak? Czyli faktycznie decydujemy jako trwały zarządca, co na danym terenie możemy zrobić, oczywiście w ramach i w granicach przepisów prawa. Ale to jest tylko i wyłącznie ułamek tego, czym faktycznie zieleń miejska się zajmuje, bo nie wszystkie tereny w trwały zarząd zostały nam powierzone. Zresztą nie byłoby takiego sensu. W trwałym zarządzie są przede wszystkim parki, są zieleńce, skwery, oczywiście cmentarze. Natomiast cały szereg nieruchomości gminnych, które mają charakter zielony, są nieużytkami zielonymi bądź użytkami zielonymi, którymi zajmujemy się. Chciałabym podkreślić, że my mamy w jednostce młodą osobę, prężnie działającą, która jest architektem krajobrazu. Z całą pewnością jej pomoc, jeżeli chodzi o próby i faktyczne wykony zagospodarowania nowych miejsc, to jest również jej zasługa. W zakresie miasta, z tego co jest mi wiadome, funkcjonuje miejska pracownia urbanistyczna. I inwestycje miejskie, podkreślam miejskie, prawda, bo tutaj nie wchodzą w grę prywatne inwestycje, są pilotowane przez te właśnie pracownie, gdzie faktycznie zespół koordynuje zagospodarowanie, tak, decyduje o tym, jaki kształt należy nadać danemu miejscu. Natomiast co do kwestii inwestycji prywatnych, no to oczywiście jest tutaj, no tak jak pani wspomniała, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, tak? To jest prawda, niestety. Na tą przestrzeń miejską, na którą mamy wpływ, to tak jak powiedziałam, miejska pracownia urbanistyczna, zarząd zieleni miejskiej w swoim zakresie i w ramach swoich mocy przerobowych. Dziękujemy. Tutaj było takie pytanie zadane, czy to, że teraz jest, powinniśmy wycinać te drzewa wzdłuż dróg, czy wiemy coś na ten temat? No, my trochę wiemy, bo sprawdziliśmy badania, jak żeśmy robili projekt dla Jastrzębia i tam są takie aleje, to tam zaproponowaliśmy obsadzenie tego drzewami, no a jak już żeśmy to robili, tą propozycję, to sprawdziliśmy, co teoria mówi na ten temat. Niemiecki Automobil Club zrobił takie badanie co do jakby śmiertelności na tych drogach zalesionych czy tam otoczonych drzewami, no i jako swoje rekomendacje dla zwiększenia bezpieczeństwa rekomenduje, że to powinny być nasadzenia, ale przede wszystkim iglaków, dlatego że to są drzewa, które są bardziej miękkie i amortyzują wypadek. Ale są badania i tutaj niestety nie pamiętam jakie, nie niemieckie,
ale tamci naukowcy badali prędkość samochodu poruszającego się po drodze i który przejeżdża przez teren, przez tą jezdnią, która jest otoczona drzewami i nie. No i okazuje się, że obsadzenie takiego odcinka jezdni szpalerem drzew z dwóch stron powoduje redukcję prędkości, dlatego że ludzie, ta doświadczana szybkość jest dużo większa, dlatego że te drzewa migają i temu kierowcu się wydaje, że on po prostu jedzie bardzo szybko. Dlatego ten fakt istniejących tych drzew, to on tak naprawdę ogranicza prędkość poruszających się samochodów. Więc myślę, że to też jest jakaś taka ciekawa informacja, którą w towarzystwie możemy błysnąć, jakby ktoś ten temat się pojawił. No i teraz może taki ostatni wątek, to jest to, kto ten projekt może robić i jakby wierzmy w Miejską Pracownię Urbanistyczną jak najbardziej. Zresztą to są instytucje, które robią świetną robotę. Szczególnie polecam tą poznańską, naprawdę bardzo dobra. Ale myślę, że jakby problem jest taki, że w architekturze w ogóle, w tym systemie, który my teraz mamy w Polsce, to jest coś takiego, że jest działanie urbanistyczne i to jest miejscowe plany i studia i są działania, które są stricte jakby takie egzekucyjne, architektoniczne. I brakuje tego takiego punktu pośredniego. Znowu Austriacy, no niestety, no oni to robią lepiej, bo po tym jak zrobią miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to robią taką jakby symulację tego, co ten plan miejscowy rzeczywiście może generować i za pomocą tego wiedzą, czy go jeszcze należy zmieniać, czy nie. No my jako kraj, jako Polska jeszcze żeśmy do tego nie dorośli i taką, proszę? No, ale kraj jeszcze nie ma tego typu procedury wprowadzonej. Być może to się pojawi w przyszłości, ale takim rozwiązaniem, które to może zrobić, to są projekty, które są z pogranicza skali, czyli nie jest to skala urbanistyczna, grubego mazaka, gdzie zakreślamy tylko pewne obszary i nie jest to jeszcze bezpośrednie działanie architekta krajobrazu, który decyduje, czy ten krawężnik tutaj będzie płaski, czy tutaj będzie czerwona ławeczka i ile tych ławek będzie. Ta skala pośrednia to jest takie opracowanie architektoniczno-urbanistyczne, które pokazuje, jak jakaś rzecz ma wyglądać, ale jeszcze nie wchodzi tak głęboko w detal. Czyli tutaj jest potrzebne inny rodzaj opracowania. Jest potrzebna niezależna koncepcja, która by się skoncentrowała na takim strategicznym wprowadzaniu zieleni w mieście i ktoś powinien się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym. Czyli koniec końców trzeba wyjść i pokazać kartkę i powiedzieć, tak to będzie wyglądać. Nie mówić, że my robimy dużo, tylko trzeba mieć to narysowane, tak żeby każdy mógł sobie zobaczyć. To jest zwykła praca. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj jeszcze jeden głos. Właśnie też chciałem się spytać, czy jest jakiś plan nasadzeń? No bo jeśli wycinamy, bo my musimy za to nasadzić, to gdzie nasadzamy tak naprawdę? Czy jest to jakoś zaplanowane? A drugie, czy jest jakaś współpraca między jednostkami, no bo mamy coś, teren należący do zieleni obok, na przykład do Mosiru, czy inne jednostki, no czy jest tu w ogóle jakaś rozmowa, wymiany, żeby jednak to całość potraktować jako jedno wspólne miejskie dobro i jednak razem to zaplanować, czy jednak każdy sobie... Ja powiem w taki sposób, odpowiem może w taki sposób. Każda wycinka legalizowana decyzją, może nie każda, większość, zawiera w sobie ten element kompensacji, czyli nasadzeń kompensacyjnych, gdzie gmina wnioskując o wycinkę musi wskazać działki stanowiące własność gminy oczywiście, gdzie te nasadzenia się pojawią. Proszę mi wierzyć, że poszukiwanie miejsc w tej chwili, gdzie może pojawić się, prosty przykład, proszę Państwa, 200 drzew, które zniknęły ze stanicy, tak? Na korzyść właśnie stanicy. To jest bardzo duża ilość i nieduża ilość oczywiście w skali miasta. Natomiast znalezienie miejsca dla drzew, dla tylu drzew, naraz jest bardzo trudne. No, oczywiście poradziliśmy sobie właśnie we współpracy Wydziału Mienia, jednostek, które również mają swoje tereny oddane w trwały zarząd i w ten sposób opracowaliśmy plan, gdzie te drzewa, konkretnie 200 sztuk drzew, się pojawi.
Także jak najbardziej taka współpraca oczywiście istnieje. Jeżeli chodzi o perspektywę nasadzeń, to te nasadzenia najczęściej określane są w decyzji w ten sposób, że mają pojawić się do roku czasu. Do roku czasu od momentu wycinki. Przy czym właśnie istota odejścia od opłaty polega na tym, że do 3 lat marszałek województwa śląskiego jako organ niezależny może przyjechać, żeby ocenić, czy nasadzone drzewa zachowały żywotność. I to jest warunek, niewątpliwie to jest istotny warunek tego, że rzeczywiście marszałek odstępuje jak gdyby od ukarania gminy za to, że wycięła. I to też wszystko dzieje się właśnie w tych przedziałach czasowych. Wycinka najczęściej w okresie rocznym, nasadzenia również, natomiast kwestia właśnie tej oceny, czy drzewa zachowały żywotność, to są 3 lata. Mieliśmy najpierw mówić o tym, jak jest i mówimy i już płynnie w zasadzie przeszliśmy do tego, co powinno być, jakie kroki powinniśmy podejmować. Jakieś pojawiają się tutaj już pomysły i konkretne wizje, co się powinno dziać, tak? Natomiast ja sobie przygotowałem taki artykuł. Artykuł pochodzi z 1990 roku. Jego autorem był świętej pamięci dr Innocenty Libura. Ja przeczytam Państwu taki fragment i być może Państwo będą w stanie powiedzieć, o jaki teren chodzi. Już 10 lat temu dbało o dobro mieszkańców inżynier Rudolf Wojcik, ówczesny wiceprezydent miasta, czyli w 1980 roku. Zlecił opracowanie projektu całości jako parku wypoczynkowo-sportowego. Rozpoczął też budować alejki, obsadzać je krzewami i drzewkami, kształtować amfiteatralne tarasy na zboczu wyrobiska wokół przyszłego boiska z torem dla kolarzy, cyklistów, wzniósł nawet niewielką skocznię narciarską nad urwiskiem. Słowem, bardzo użyteczny i mądry pomysł wykorzystania wyrobiska. Niestety przeszedł na emeryturę i pracę przerwano. Pierwsze tylko takie pytanie, czy Państwo wiedzą, o jaki teren chodzi? O Gliniuk, dokładnie tak. Ja wiem, że tam się zmieniała, jakby zmieniał się status tak, tego terenu, że to jest wiele lat. O co, znaczy mnie się wydaje, że tutaj powinno paść pytanie, w czym tkwi szkopuł, tak? Bo my już tutaj mówimy o tym, że powinna być strategia. Padło piękne słowo różnorodność, tak? Czyli, że... Gdzieś tutaj trzeba znaleźć chyba jakiś złoty środek, szukać jakichś rozwiązań zawsze pomiędzy, gdzieś jakichś kompromisów czasami, czyli gdzieś tam już zmierzamy do jakichś wniosków. Natomiast pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro 40 lat temu gdzieś ktoś chciał zrobić park, później ta idea upadła, przegrało to, powstało centrum handlowe. Wspomniany wcześniej domus, dokładnie ta sama sytuacja, już nie będziemy tego dalej wałkować, tak? O co chodzi, gdzie, w czym tkwi szkopuł, że gdzieś są, mamy tereny, bo my mówimy tu o nasadzeniach, tak? My mówimy o nowych terenach, ale jak to się powinno odbywać, żeby zadbać o to, co już mamy, tak? Żeby nie pozwalać degradować, niszczyć, tego, co jest, czy akurat może te tereny poprzemysłowe, tak jak tam w przypadku cegielni, czy lepszym rozwiązaniem jest to, jak to się odbyło? No więc może pan... Ja tylko chciałem tutaj jakby wspomóc też tą wypowiedź, bo to wiecie państwo, problem jest w tym, że jest inwestycja, tak? No i ta inwestycja po prostu wchodzi na określony teren. No i my mamy zawsze z tym kłopot, bo tam najczęściej są jakieś drzewa i jak nam się uda tak to zrobić, żeby te nasadzenia zastępcze zrobić na terenie inwestycji, tak, no to jest super. Natomiast moim zdaniem powinny być takie tereny, takie jakby obszary dyżurne wynikające z tego studium, o którym Karol tutaj mówił przed chwilą, tak, gdzie my wiemy, aha, potrzebujemy tam określonych gatunków ileś, tak, i to już jest przygotowane. To jest wszystko... Cały problem polega w tym, że to są wszystko sprawy akcyjne. To nie jest żadna struktura, to jest tak odtąd dotąd. Ja już pomijam to, że to planowanie przestrzenne no też nam znaczy momentami szwankuje, to znaczy gdzieś tam z jakichś dziwnych powodów pewne tereny, które zdecydowanie powinny zachować inny charakter, no raczej zielony z punktu widzenia doraźnych interesów są zamieniane, tak? Bo wiecie państwo,
Rybnik ma zapasu terenu budowlanego na kilkadziesiąt, kilkaset lat. Dogęszczanie centrum powinno się odbywać jak najbardziej. Nie może być takiej sytuacji, że gdzieś tam koło bazyliki mamy takie wyrwy i gdzieś tam jakiś kiosk stoi. Jak my byśmy zabudowali te wszystkie dziury, to to miasto byłoby bardziej miastem, a nie jakimś takim ulepiankiem, tak? I wtedy nie trzeba byłoby budować, bo tam by na przykład warto było zrobić usługę w parterze, tak? I to byłoby bardziej miejskie, a mniej no takie market, dziura, następna dziura, parking, dziura, coś tam, to cała ta struktura jest taka, jaka jest, tak? To urbanistycznie też gdzieś tam ucieka, bo się po prostu z punktu widzenia doraźnych decyzji podejmuje no jakieś zmiany w planie, które... No ale to jest w ogóle struktura planowania w Polsce. To jest, wiecie państwo, to są tak trudne rzeczy, które no, nie jesteśmy w stanie omówić tutaj, tak? No, kto jest autorem planu, jaka jest decyzja, pod jakich warunkach można to zmienić. I to nie jest takie proste. To robię to już parę lat, nie? I to nie jest takie proste. Natomiast ta struktura, ta myśl ogólna, moim zdaniem jest do ogarnięcia. Moim zdaniem jest do ogarnięcia. To jest, nie wiem, czy to jest pani dyrektor inicjatywa, czy kogoś, żeby właśnie pomyśleć w tych wielu aspektach o tym, czym jest pielęgnacja, kto za to odpowiada, jakie są warunki. Ja nie wiem, pozwolenie na budowę jest, a pozwolenie na kształtowanie drzewa no nie ma, nie? No to sorry, nie? Uważam, że momentami nawet mniejszą szkodą jest niezbyt udany budynek niż zamordowanie iluś tam drzew, nie? No ale to naprawdę, no. Taką dygresję tylko dołożę, sprzedajemy las pod inwestycję. Gdzie naprzeciwko mamy nieużytki? No właśnie, ale to... A jeśli chodzi o to, co pan przed chwilą powiedział odnośnie tej krzywdy, jaką się wyrządza zieleni, no bo tak to niestety jest. Jeżeli chce się wybudować dom, musi być budowlaniec z uprawnieniami, a jeśli chodzi o pielęgnację zieleni, dana spółdzielnia wybiera, że tak przytoczę, najtańszego ecika, byle tylko umie piłę odpalić i tnie. I po prostu wodze fantazji puszczają i tną, co popadnie, jak popadnie, bez zera wyobraźni. To jest tak samo jakby do ślepego fryzjera któryś z nas poszedł, jakby wyglądał. No niestety, tu też powinno się wymagać, powinny być odpowiednie procedury i wymogi, że firmy, które wykonują takowe zabiegi, powinny mieć fachowców, powinni mieć pilarzy arborystów, po odpowiednich szkołach pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych, a niestety nie znam takiej firmy z konkurencji, która by takich pracowników miała. No powinno być zmienione prawo, że takie firmy, które nie mają takich fachowców, nie mogą takich usług wykonywać. Po prostu. Powiem, bo wie pan, tak jak mówię, tutaj z tego, co słyszę, bo przysłuchuję się pilnie wypowiedziom wszystkich państwa i myślę, że na sercu nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy, jednak leży to, żeby Rybnik był zielony i żeby był faktycznie właściwie zielony. Natomiast pan zapominał jednej rzeczy i chciałbym panu o tym przypomnieć. Te opisane przez pana wcześniej klony kuliste, przecinane są, proszę pana, w tak drastyczny sposób, nie co rok, tylko co dwa lata. I przede wszystkim chcę również tutaj państwu uświadomić jedną ważną rzecz. Tak jak powiedziałam, podkreślam, nam wszystkim tutaj zależy na dobru zieleni. Natomiast praca urzędników, praca również nas, to jest praca z różnymi ludźmi, z różnymi mieszkańcami. My nie jesteśmy niestety jedynymi mieszkańcami Rybnika, a proszę mi wierzyć, że wymagania sporego grona mieszkańców Rybnika to jest przede wszystkim uniknięcie zaśmiecania.
Naprawdę, proszę Państwa. Ja walczę z terminem śmieci. Liście nie są śmieciami, tak? Walczę z tym terminem. Kolejna rzecz, ta, o której Pani na początku powiedziała, zresztą nie wiem, czy wszyscy tutaj słyszeli. Kwestia możliwości rzeczywiście przycinania drzew w zakresie pełnej korony do 30%. Wszystko się zgadza. I proszę mi powiedzieć, jak mają zachowywać się służby, jak ma zachowywać się prezydent, do którego przychodzą pielgrzymki ludzi, różnych ludzi, którzy narzekają na potworne alergie. Ostatnio walczę ze starszą panią, dla której naprawdę zrobiłam już wszystko, co mogłam. Więcej już nie mogę, dlatego że brzoza, która sąsiaduje z jej domem, no ma tego pecha, że z nią sąsiaduje. Przycięliśmy już możliwie to, co było możliwe. Ciągle jest za mało. Proszę Państwa, to są argumenty żywe, tak? Te osoby przychodzą twierdząc, że właśnie dzieci, alergie, że śmieci, że starsi ludzie, którzy nie są w stanie już poradzić sobie z uporządkowaniem tego, co na posesji, tego, co na zewnątrz posesji, a to, co na zewnątrz posesji najczęściej wywiewane jest na prywatne posesje. Także proszę Państwa, to jest naprawdę ciężki kompromis, bardzo często. No właśnie, bardzo skomplikowana sprawa. Sekundka, najpierw tam. Łukasz Pomykoł, witam Państwa. Ja chciałem nawiązać do artykułu, który Pan czytał. Właściwie te wszystkie sprawy trochę się tak ze sobą przeplatają, bo myślę, że problem jest jakby wielowątkowy, jak to zwykle bywa. Po pierwsze, chyba w narodzie występuje taki pewien dualizm, co udowodniło nam słynne Lex Szyszko. To znaczy zieleń wszystkim się podoba, ale pod warunkiem, że nie jest u mnie. A, B, nie śmieci mi na działkę. C, jak jest miejskie, to mogę tego wymagać wtedy różnych rzeczy. Druga sprawa jest taka, obserwuję dyskusję na temat wycinki kilkunastu drzew przy Powstańców Śląskich pod ścieżkę rowerową i straszne larum się niesie, że tak powiem, po mieście. Przy czym jak wycinano kilka tysięcy drzew po drogę Pszczyna-Racibórz, to nikomu to nie przeszkadzało, nikt nie protestował. Nie było aż takich, że tak powiem, głośnych protestów przeciwko temu, że teraz to tam narzekania są kierowców. Wiadomo, znaczy... No więc o tym, do tego trochę zmierzam, ale w czym rzecz? Wydaje mi się, że słabość całego tego systemu jakby to nie jest kwestia egzekucji prawa, kazus probostwa, o którym, znaczy słabość prawa, tylko słabość jego egzekucji, kazus probostwa, o którym była wcześniej mowa, że nawet jeśli obywatela do czegoś się zmusza, to w tak prozaicznej rzeczy jak posadzenie drzew, wiadomo, że nikt go nie będzie ścigał, ponieważ będzie to nękanie obywatela przez służby państwowe od razu. No trochę tak to się niestety odbywa. Dwa, że u nas wydaje mi się nie jest w cenie jakby długofalowe patrzenie i myślenie do przodu, czyli to, o czym mówili przedmówcy. Jeśli mamy do wycięcia 200 drzew, to się ad hoc zastanawiamy, gdzie te 200 drzew posadzić, a powinno działać to na takiej zasadzie, że my wiemy, gdzie te drzewa trzeba posadzić. Jak wycinamy, to już wiemy, że będziemy sadzili je w tamtym miejscu, bo wiemy, co chcemy przez to osiągnąć. A nie, że zbieramy działki po różnych wydziałach i mówimy, ok, trzeba wcisnąć 200 drzew i teraz szybka akcja, bo nie pozwolą nam wyciąć. No ale to tak, że tak powiem, specjalnie przerysowywuję pewne rzeczy, żeby pokazać jakby sens. No i trzecia sprawa, jakby też często, gęsto kwestionuje się, to może jest za mocno powiedziane, nie szanuje się pracy poprzedników, tak? Czyli w tym momencie mam na myśli, że mamy koncepcję rozwoju terenów zielonych, zmienia się władza, zmieniają nam się radni, oni mają inną koncepcję na ten sam teren, w związku z tym zaczynają się naciski, no może nawet gliniok, tak? Miał być park, potem pojawił się inny prezydent miał inną wizję, ponieważ... Okej, rozumiem, ale jeśli miasto byłoby zdeterminowane, mogło ten teren kupić, to nie jest problem. Prywatny właściciel chciał go sprzedać. W związku z czym do tego zmierzam. Jeśli mamy perspektywę i wiemy, że chcemy zrobić tam park, to robimy wszystko, tak?
Bo do czego zmierzam? Miasto zmieniło plan zagospodarowania pod usługi po to, żeby prywatny właściciel, który zyskał teren, mógł drożej teren sprzedać. Jeśli w planie miejscowym teren pozostałby terenem zielonym, miasto mogłoby go taniej kupić. To są świadome decyzje. Ja wiem, że to, co ja teraz mówię, może nie jest zbyt popularne, ale niestety tak to działa. Jest pewien nacisk inwestycyjny i tutaj ukłon w stronę niestety radnych i prezydenta i podejmuje się pewne decyzje pod naciskiem inwestorów, nie patrząc długofalowo, tak, liczy się tu i teraz, bo jest jakiś interes w cudzysłowie do zrobienia albo ktoś, że tak powiem, za tym wystarczająco długo chodzi i jakby nie ma właśnie myślenia strategicznego, że będziemy mieli mieszkańców, oni będą coraz starsi, może będą potrzebowali parku. Trzeba połatać dziurę budżetową, można za to zrobić kilometr chodnika gdzieś i zdobyć dzięki temu głosy w najbliższych wyborach. I tak to się niestety często dzieje. Nie mówię, że zawsze, ale no, z racji, że tak powiem, zawodu jestem tego świadkiem dosyć często, że tak to działa. Nie ma myślenia długofalowego. To w Polsce nie jest w cenie myślenie o tym, co będzie za lat 30, tak? Teraz jest taki ciekawy cykl wykładów Jacka Kamińskiego w Halo Rybnik na temat urbanistycznych założeń Rybnika. I to pokazuje, jak właściwie trochę, no niestety, cofnęliśmy się w rozwoju, tak? Gdzie tam wszystko było planowane 30, 40, 50... Były i były realizowane przez lat 30. W obecnych czasach to jest niestety niemożliwe. No, taka jest... Dlaczego to jest niemożliwe? Jak pan uważa? No właśnie z powodów, o których powiedziałem. Albo inaczej, może co musiałoby się wydarzyć, żeby to było możliwe, żeby No. Społeczeństwo musiałoby zmienić trochę swoje wymagania, to jest raz. Dwa, tereny zielone w mieście, co kiedyś usłyszałem od jednego z prezydentów, nie przynoszą dochodu, a generują koszty. Więc... I tutaj takie pytanie właśnie, które jak przygotowywaliśmy się do tego spotkania z Grzegorzem, zastanawialiśmy się, oczywiście to tak brzmi, ale ile kosztuje, jaką wartość finansową może mieć żywe drzewo rosnące w parku na przykład? Ale nikt tego z perspektywy budżetu miasta, widzi pan wartość działki, na której położony jest ten park i wartość podatków, które może pan z tej działki, że tak powiem, skonsumować, czyli rentę gruntową i widzi pan koszty utrzymywania tego parku i żadne drzewo, nawet najstarsze, tego nie zbilansuje, no bo musi pan wydać... Ale właśnie, czy na pewno, tak? Czy ono rzeczywiście nie ma żadnej takiej wartości? Na pewno, bo mamy zieleń... Czy chodzi o to, że ona jest po prostu trudno mierzalna? Zieleń wnosi nam wartość niematerialną, jakość życia, pewien obraz miasta, może zachęcać do innych odwiedzających, którzy zostawiają tu pieniądze, ale to trzeba zlecić badania i to policzyć, a tego nikt nie robi. Tak, tylko ja mówię o prezydencie, radnym, tak, tam się nie liczy wartości parku przy placu Jana Pawła II, jak remont tego skweru pobudza handel w okolicznych, prawda, kamienicach. Patrzycie z punktu widzenia budżetu, że utrzymanie tego skweru kosztuje, strzelam z sufitu, 1 000 000 zł rocznie, tak? Grunt pod tym parkiem ma określoną wartość. No i właśnie, to potem jest kwestia tej decyzji, a mówię, jakby... Jak ten park już jest, no to wtedy trudniej jest go zlikwidować, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ale jak trzeba by go stworzyć od nowa, trzeba by wykupić teren pod niego i wtedy należałoby powiedzieć z mieszkańcom, okej, dobra, no to nie zrobimy wam chodnika, zrobimy wam park. Nie będzie parkingu, nie będzie nowej drogi, bo będziemy robili park. No i jaki będzie odzew, to raczej wszyscy możemy się spodziewać, nie? Troszeczkę zmierza do tego, do takiego wniosku, że w zasadzie sami jesteśmy sobie winni, tak? Jako społeczeństwo. Ja tutaj chciałem właśnie odnieść się do tej mowy o mentalności naszej, a także niektórym populistycznym ciągotom, jakie musi często ulegać Urząd Miasta. To generalnie efekty tego są widoczne w kulejącym planowaniu przestrzennym. To dotyczy zarówno kwestii budowlanych, jak i kwestii miejskich, dlatego że przykładowo a propos finansowania różnych rzeczy, Polacy
i Rybniczanie niestety też są przyzwyczajeni do tego, że chcą mieć efekt natychmiast. Nie chcą mieć efektu, za kilka lat. Są wierni przysłowiu, że nowa miotła zamiata lepiej niż stara, dlatego też nie szanują tego, co udało się osiągnąć poprzednikom. A co do właśnie oszczędności, finansowania i tego typu rzeczy, to tutaj chciałem zwrócić uwagę, że Rybnik wydał kilka lat temu, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, broszurkę odnośnie utrzymania różnych elementów krajobrazu miejskiego, zarówno ożywionego, jak i nieożywionego. I pamiętam, że najbardziej moją uwagę zwróciła kwestia trawnika, jaka tam była poruszana. Może się trochę pomylę w liczbach, ale pamiętam mniej więcej, jakie to były proporcje. Było tam napisane, że koszt utrzymania trawnika sianego normalnie tradycyjną metodą, że idzie człowiek i sieje jak u siebie na działce, kosztuje 6 zł chyba za metr kwadratowy, a koszt utrzymania, przepraszam, nie utrzymania, tylko nasadzenia, założenia 6 zł za metr kwadratowy, a koszt założenia trawnika z rolki kosztuje 60 zł za metr kwadratowy. I to tylko pokazuje, że jesteśmy w stanie 10 razy więcej wydać na ten sam metr kwadratowy, żeby już był efekt, żeby już można było zrobić zdjęcie jeszcze z lotu ptaka, żeby ładnie wyglądało do czołówki diagnozy. I właśnie tego typu... Dziękujemy. Tak. Tak, natomiast jeszcze tylko jeszcze tutaj tylko powiem zdanie a propos innych jakichś kosztów albo kosztów utraconych szans pokazywanych w planowaniu przestrzennym, to choćby te osławione parasole, które były wymieniane na rynku w ogródkach piwnych. Moim zdaniem powinno to być rozwiązane w ten sposób, że bodajże to było w 2014 roku, powiedziano by ludzie, słuchajcie, do roku, do 30 czerwca 2017 roku, 2016, wszyscy macie mieć parasole w konkretnych kolorach. Tymczasem zostało to zrobione praktycznie z dnia na dzień, albo terminy były bardzo wąskie. Jaki był tego efekt? Kolejny koszt utraconych możliwości. Ktoś może powiedzieć, że fajnie, mamy jednakowe parasole, rozwijamy się, jeśli chodzi o ład urbanistyczny, ale mało kto powie, w tym roku i w przyszłym będzie połowę mniej ogródków, dlatego że nie każdy mógł sobie pozwolić na zmianę parasoli z roku na rok. Ja tylko jedno zdanie, jeśli można. Że na dobrą sprawę z tą sytuacją w naszym mieście to jest trochę tak jak z naszą dzisiejszą dyskusją. Też na początku rozmienialiśmy ją na drobne. A może trzeba by się było zastanowić nad definicją czegoś takiego jak dobro społeczne, które jest po prostu nadrzędne nad wszystkim. Jest jakoś tam dalekosiężne, jest jakaś duża perspektywa czasowa i dążymy po prostu w określonym kierunku. Dziękujemy, ale... Tutaj padła taka świetna kwestia, że tam gdzieś 200 drzew wycinamy i teraz szukamy miejsca, gdzie 200 posadzimy. No dla mnie to akurat nie robi różnicy. Mam potrzebę wyciąć drzewo i wtedy machina urzędnicza rusza. I tak z perspektywy właściciela prywatnej nieruchomości, no to dlaczego 20 lat temu nikt nie sadził drzew? No bo kary za wycięcie tego drzewa w ogóle są jakieś z kosmosu, nie? Jedyna fizyczna możliwość, żeby to jakoś załatwić, to tak jak tutaj było powiedziane, żeby tej kary uniknąć i gdzieś zrobić zasadzenia zastępcze. Ta forma jest teraz. Nie wiem, jak było 20 lat temu, ale wszyscy na prywatnych posesji, każdy unikał sadzenia drzew przy własnym domu, bo on potem będzie musiał latać po urzędach, żeby te własne drzewo wyciąć. To czy z tego, co się orientuję, to kara finansowa nadal jest, pod warunkiem niedokonania tych nasadzeń. No tak, tylko że za wycięcie jednego drzewa kara finansowa jest naliczona, jest więcej niż wartość mojej całej nieruchomości i to jest dla mnie... No dobrze, ale ja bym mógł posadzić na własnej posesji pół hektaru lasu, ale to jest nieważne, bo by mnie spotkała kara. Ale dobrze, wracając... No właśnie, ale... Nie, chodzi o drzewo pod domem. Ale patrząc z perspektywy gospodarki leśnej, lasy państwowe na jednym hektarze sadzą około 20 tysięcy sadzonek i potem je sukcesywnie wycinają, usuwają chore, obumarłe drzewa. I według mnie powinna w perspektywie czasu, bo ja nie mówię, że od dzisiaj tak zaczynamy, bo dla mnie takie akcje i działania są totalnie bez sensu. Fajnie by było, jakby miasto miało jakiś plan,
jakby byli mądrzy to ludzie, a nie zorganizowane na hura, że wszędzie na przykład platany sadzimy, tylko właśnie sadzimy młode sadzonki, one się ukorzeniają, rozrastają, wycinamy te, które potrzebujemy wyciąć, gdzie jest ich za dużo, że to wszystko trwa w czasie, że tą zieleń utrzymujemy na jakimś poziomie, a nie, że działamy... No okej, tak to jak... czy do generowania pomysłów dojdziemy? Myślę, może, jak nam się uda. Generujemy na okrągło pomysły tutaj. Bo Krzysiek... potem mamy strasznie dylematy, pamiętam. Czy wyciąć tą lipę przy drodze, czy nie. Jak ją wytniemy, to już nie możemy posadzić, bo jest zakaz. Nie? Dziękujemy. Ja już oddaję głos, myślę, ważny głos i jeszcze z innej perspektywy się tutaj pojawi, ale chciałem... Bo... Ja stanę trochę po stronie urzędu, bo zaczęliśmy trochę atakować włodarzy, a przygotowując się do tego spotkania, ja sobie policzyłem, bo mówimy, strategia powinna być, oczywiście, tak? Być może nawet jest, a ja o niej nie wiem. Natomiast mamy taką sytuację, że no, zaczynamy mówić powinniście, nie? A brakuje tam nas, powinniśmy. Ja sobie policzyłem, ile projektów w ramach budżetu obywatelskiego dotyczyło różnych parków, był nawet projekt związany z nasadzeniami, tak? I co? No wygrywają inne projekty w budżecie obywatelskim, a te drzewa, parki jakoś przepadają. I chyba to, ja dziękuję bardzo za ten głos, że te drzewa nas interesują pod warunkiem, że... Nie? Dokładnie. I to chyba jest straszne. Oddaję mikrofon. Leszek Moskal, członek forum. Szanowni Państwo, ja chciałem zadać takie pytanie, bardzo proste. Komu spadło drzewo na dom, samochód lub garaż? Spadło tu komuś? Powiedzcie. Fajnie nam się rozmawia. A dlaczego tak mówię? Jestem strażakiem i po ostatniej wichurze 2 dni żeśmy jeździli ściągać drzewa z garaży, z domów, z balkonów. Powiem wam tak, drzewa, fajna rzecz, są potrzebne, bo bez drzew nie ma życia, nie ma tlenu, nie ma życia, ale musi to być robione z głową. Te duże drzewa muszą być pielęgnowane, przycinane, nie ma innej możliwości, bo jeżeli tego nie będziemy wykonywać, to albo mamy śmierć powolną, albo natychmiastową, bo takie duże drzewo jest naprawdę potężnym zagrożeniem. I co do tego nie ma innej alternatywy. Albo przycinamy i dbamy o to i one są wtedy bezpieczne, albo po prostu trzeba je usunąć i nasadzić nowe. To jest tak jak z małym drapieżnikiem, kotem czy lwem. Jak on jest mały, to on jest ładny, fajny, ale jak urośnie, staje się niebezpieczny. Tak samo jest z drzewem. I tutaj jest jedyny sposób pielęgnacja. Nie ma innej możliwości. Powiem wam szczerze, ludzie, do których przyjeżdżaliśmy usuwać tam te drzewa, oni byli przerażeni i na pewno już nie posadzą drzewa u siebie na podwórku. Nie posadzą. Zaniedbali pewną sprawę. No może nie, ale chodzi... Ja wiem, mimo że taki billboard nie zrobi takiej szkody, jak takie potężne drzewo. Małgosia, no niestety, jeżdżę, to wiem, to widzę, co się dzieje. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli już nasadzamy te drzewa nowe, które tam, dobrze by było, żeby to były drzewa, które nie rosną takie wielkie, bo to jest potem problem. Jeżeli to drzewo jest wielkie, ono staje się zagrożeniem. Dziękuję. Teraz tak. Mamy sytuację ad vocem i mamy też sytuację osób, ja jeszcze nic nie mówiłem, to po znajomości. Dzień dobry, Zbyszek Chwastek z Forum Obywateli Rybnika. Ja chciałem koniecznie, ponieważ nie jest trudno zabierać głos, bo Państwo jesteście wspaniałymi specjalistami, przynajmniej kilka osób tu słyszałem i młodego człowieka również i bardzo miło słuchać. Natomiast korzystając z okazji chciałem zadać takie troszkę prowokacyjne pytanie panom architektom. Czy podoba im się rybnicki rynek? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego?
Dobra. Uzyskaliśmy odpowiedź. Korzystając z okazji, że koledzy architekci się zastanawiają, to ja chciałem tylko ad vocem, a propos zagrożenia, które stanowią duże drzewa. Wie pan, akurat tak się składa, że 2 tygodnie temu na samochód spadł mi kawałek dachu. I teraz jest pytanie, czy należy wszystkie dachy usuwać, czy może budować je mniejsze. Trochę to jest... Albo budować niższe budynki i mniejsze dachy, bo wtedy, tak jak z drzewami, one albo się nie będą podlegały zrywaniu przez wiatr, albo będą bezpieczniejsze. To, że ktoś zaniedbał, że tak powiem, swoje obowiązki, to nie jest wina drzewa, tak? To jest wina właściciela. Idąc pana tokiem myślenia, trochę musiałbym powiedzieć, że jak ktoś miał wypadek samochodowy, to nigdy w życiu nie powinien wsiadać za kółko, bo auto jest zagrożeniem. Wszystko może być zagrożeniem tak naprawdę. Kwestia tego, jak się z tym obchodzimy. Nawet szklanka, z której pan pije, może być zagrożeniem przy niewłaściwym użytkowaniu, więc trochę chciałem zaprotestować przeciwko takiemu stanowisku. Poza tym to już tak stricte z przyrodniczego punktu widzenia, młode drzewo, świeżo zasadzone, no jego jakby wartość przyrodnicza, środowiskowa jest dużo niższa niż starodrzewu, więc ja bym też nie chciał, żeby wybrzmiała taka sytuacja, że to wycinajmy wszystkie stare drzewa, bo one stanowią zagrożenie i sadźmy w to miejsce nowe drzewa, bo będzie bezpieczniej. No nie będzie. Może będzie bezpieczniej, ale będzie gorzej dla środowiska i powietrza. Znaczy tutaj był ten głos bardziej w kierunku pielęgnacji tego starodrzewu, żeby... jasne. Ale to moment może, bo tu jeszcze odnośnie tego pytania Zbyszka, tak? No ja się z tym rynkiem zmierzę. Myślę, że tak, problemem rynku jest kwestia proporcji. Jeżeli coś mogłoby być, na przykład rynek w Gliwicach wydaje mi się, że jest za gęsty, bo to jest wnętrze urbanistyczne, czyli jest szerokość do wysokości ścian. I teraz wtedy wnętrze jest dobre, kiedy jest dobrze domknięte, czyli mamy nieboskłon, który jest sufitem, posadzkę i ściany. W tak dużym rynku te ściany po prostu powinny być wyższe i tego jakby już nie zmienimy, więc musimy go domykać innymi narzędziami i jakby mi ktoś zaproponował, chętnie bym zrobił taki projekt. A teraz idąc troszeczkę dalej, bo tutaj mówiliśmy o tym, że te drzewo w parku jest kosztowne i tak dalej, i tak dalej. I że miasto robi interes, a my tutaj jesteśmy wszyscy, tacy, przynajmniej niektóre głosy były takie no, bardzo sentymentalne i takie pro dobro społeczne, jako wartość nadrzędna. W ten sposób nie wygramy, więc trzeba myśleć kapitalistycznie, moim zdaniem, i trzeba myśleć kasą. I miasto, które ma parki, tak, i które ma drzewa, to wartość posesji, które są wokół tych parków, po prostu rośnie. I na to nie jest tak, że nie ma takich badań, bo tam koleżanka z doktoratu w Warszawie robiła akurat na ten temat, to znaczy jak pieniądze, które dajemy na te parki i na te przestrzenie publiczne, jak one wpływają na wartość mieszkań i gruntów w danym mieście. I to nawet nie trzeba robić doktoratu, bo to wystarczy sobie wyobrazić, że Rybnik przez 50 lat wyciąłby wszystkie drzewa i by tylko zabudował ten, to jaka byłaby wartość tych gruntów? A drugi alternatywny scenariusz, każdy sobie wyobrazi, że jednak powiększamy te tereny zielone, miasto wydaje sporą kasę na to, żeby te drzewa utrzymać i ile wtedy są warte te nasze mieszkania? To znaczy, jeżeli teraz... Proszę? Korzysta na tym również deweloper, ale jeżeli ja nie jestem jeszcze właścicielem, nawet samochodu nie mam, ale gdybym był właścicielem mieszkania, tak, w Rybniku, to wtedy ja bym skorzystał. Moja babcia jest właścicielką mieszkania w Rybniku i wtedy moja babcia korzysta. Wszyscy ci, którzy inwestują w tym mieście, zyskują i potencjalnie, ale nawet nie to jest kwestia, też
kto za te 50 lat, jeżeli za 50 lat Rybnik jest zabudowany 100% i nie ma tych przestrzeni publicznych, tych kosztownych parków nie ma, to kto za te 50 lat tutaj przyjedzie? A kto przyjedzie do miasta, które jednak te koszty poniosło? Więc myślę, że nie można patrzeć na to sentymentalnie, żeby było pięknie i żebyśmy spacerowali tam z dziewczyną za rękę, tylko po prostu czysta kasa, tylko nie za rok, tylko za 50 lat. To jest zwykła inwestycja. To się po prostu opłaca się to, nie? Tylko w dłuższej perspektywie. No tak, ale wiecie państwo, to w ogóle jest inny temat, bo rynek jako taki kiedyś był targiem, tak? Więc my to jest tylko kwestia tego, w jaki sposób się to robi, tak? Jak długo to trwa, czy potem jest posprzątane i czy tam jest kolejny event i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja jestem za tym, żeby rynek nie był skwerem, tylko żeby był placem, na którym odbywają się dobrze przygotowane eventy. To jest to. Nie chciałbym też, żeby on był pijalnią piwa, tak? Aczkolwiek chętnie się na rynku napije tego piwa, tak? Więc to jest tak jak każda rzecz, nie? To każda rzecz wymaga pewnego podejścia, pewnej struktury, pewnego myślenia. Znaczy tutaj jest taki wniosek, który Karol powiedział, ja to powiem bardziej romantycznie, tak? Te drzewa nie sadzimy dla nas, tylko sadzimy to dla naszych dzieci, tak? I chwała tym ludziom, którzy sadzą te drzewa, na przykład w moim wieku, tak? No bo ja już ich nie zobaczę, nie? I to miasto, jeśli teraz nie pomyśli o tym, że naprawdę nie potrzeba temu miastu kolejnego hipermarketu w obrębie centrum. Problem, wiecie co, jakby się tam na tym gliniaku pojawiła mieszkaniówka z jakimiś partiami usług na dole, to ja bym powiedział, naturalny sposób rozwoju miasta, nie? A jak się tam pojawia taka budka, no to świadczy o tym, że ten inwestor po prostu nie miał pomysłu takiego też bardziej szerokiego, perspektywicznego. I my się z naszymi inwestorami często też zmagamy, tak? No, może nie uwierzycie, ale niekiedy też odmawiamy, tak? No, mówimy, że my mamy zawód o wysokiej odpowiedzialności społecznej i my niektórych rzeczy po prostu nie będziemy projektować, tak? No i tyle, nie? To ciężko jest, tak? I te mechanizmy są strasznie trudne, urbanistyczne. To wiesz, Łukasz, to sam to robisz, to wiesz doskonale, jak to wygląda, nie? Po prostu ta ustawa jest chora. Nie ma tam takiej perspektywy, nie ma dialogu społecznego. To, co tutaj robimy, to przecież to jest enklawa, nie? No to jest rezerwat, nie? To ilu was tutaj jest, nie? Ilu was tutaj jest i jaki to jest opiniotwórcze, nie? To powinno, jakby społeczeństwo wykonywało silniejszy nacisk na władzę, tak? To potem tak jak tam na Brooklynie, to jest ten most, który tam stał jako ten, zrobili z tego ogród, nie? I to świetnie działa, tak? Ale tam była silna presja społeczna, tak? U nas nie ma silnej presji społecznej. Między innymi dlatego tutaj żeśmy przyszli tak zaproszeni na szybko, no bo uważam, że powinniśmy się przyczyniać do tego, żeby te opinie były kształtowane w szerszym kontekście, a nie tylko tych samych twarzy paru, czy parunastu, czy paru dziesięciu osób, które chcą zmienić miasto. No nie, się tak nie da, mi się wydaje. Czy jakbyś, Grzegorz, w sumie mógł mikrofon tam zostawić, bo ja mam pytanie właśnie do urbanisty i do panów architektów. Jak państwa zdaniem, po prostu taka opinia, czy Rybniku jest wystarczająco zieleni, czy za mało? Czy powinno być jednak jej więcej? Czy w zasadzie to, co jest, jest okej, tylko uporządkować ją? Czy jednak powinniśmy dążyć do tego, żeby było coraz więcej? I drugie pytanie, czy w Rybniku powinien powstać duży park albo jeszcze kilka małych? Znaczy, ja mam swoje przemyślenia, ale też z takiej perspektywy trochę rozwoju miasta i czy właśnie powinniśmy gdzieś tak naprawdę stworzyć jeden wielki park, no bo tu było, że Hajda 8 hektarów, taki w zasadzie największy, ale tak te pozostałe, no parczki to są no i tak małe, w mojej opinii, ale właśnie chciałbym, powiedzmy, specjalistów spytać, nie powiedzmy tylko. Znaczy, uważam, że jakby system zieleni w Śródmieściu jest dosyć bogaty, tak? Mamy sporo takich zieleńców, jakichś takich miejsc zielonych. One może nie tworzą jakiegoś takiego zwartego systemu,
A z drugiej strony pozostaje pytanie, czy aby na pewno potrzebujemy dużego parku, bo okej, mamy park na Kozich Górach, ale jakby no wydaje się, że frekwencyjnie on jakoś nie żyje strasznie dobrze. To nie jest kwestia tego, czy jest mały, czy jest duży, tylko kwestia jego zagospodarowania i położenia względem jakby głównych osiedli mieszkaniowych i miasta, bo ludzie w większości, no skwer przy placu Jana Pawła w weekend to jest tragedia, tak, znaczy tragedia w takim sensie pozytywnym, bo ilość ludzi, która tam przebywa, no ale oni dlatego tam są, że potem idą sobie na spacer, schodzą sobie na rynek, zjedzą lody i wracają, a na Kozich Górach, a z racji, no tłum to jest pojęcie względem, znaczy z racji rozbicia miasta na dzielnice, do czego zmierzam. Jeśli ja mam z Ligoty się wybrać do parku, do Kozich Gór, no to mi się nie chce. To wolę przyjechać do centrum, bo tu mogę sobie pospacerować, mogę zjeść lody i ludzie mają taką tendencję, że chcą też przebywać tam, gdzie są inni ludzie i gdzie mogą pooglądać różne rzeczy ciekawe. Jak ktoś, że tak powiem, stricte się ukierunkuje, że chce jechać w tereny zielone, tak, no to raczej weźmie rower i pojedzie do lasu. Raczej z takich skwerów, wydaje mi się, korzystają mieszkańcy z najbliższej okolicy, nie? Z racji, nikt, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z Golejowa wsiadł do auta i przyjechał do parku w Kozich Górach tak po prostu pospacerować w niedzielę. No trudno mi sobie jest to jakoś uświadomić, on raczej przyjedzie do centrum. Albo pójdzie do lasu, który ma obok od razu, więc chyba, że będzie miał coś, co go tam do tego zachęci, tak? Jakoś będzie mógł ciekawie spędzić czas, więc... To może ja to jeszcze się tutaj z punktu widzenia takiego, no powiedzmy, architekta wypowiem. Czy w Rybniku powinien powstać duży park? Nie. Po prostu nie ma takich szans. Miasto jest ukształtowane, nikt, tak jak w Nowym Jorku, nie zostawił dzielnicy na park i koniec. Natomiast my mamy mnóstwo miejsc, tak jak ten park przy katedrze, gdzie myśmy zaproponowali rewitalizację tego. Nie myśmy robili ten projekt, tak, żeby było jasne, ale myśmy powiedzieli, że ten park w tej formie z tą kaczuszką tam, którą poprzedni dyrektor bardzo bronił, że ona jest śliczna i się podoba, nie, on nie ma sensu, dlatego że tam siedziało czterech emerytów, nie? A teraz tam zgodnie z logiką jest kupa miejsca dla ludzi, żeby oni tam przebywali. Ja myślę, że to jest kwestia znajdywania miejsc i nawet powiem wam, ten kwartał Domusu to też nie był park. To było takie coś, bo park taki, ja myślę, że tak, Rybnik w ogóle jest w świetnej sytuacji, dlatego że jest na kraju kompozycji cysterskich krajobrazowych i całe to ciśnienie w kierunku zalewu, tak, no to ono jest naturalne, tak? No niestety same obrzeże zalewu to jest dzicz totalna, tak? Te ośrodki tam w ogóle to jest jakaś totalna porażka, to nie działa i tak dalej, i tak dalej. Ja wierzę w to, zresztą sami tam trochę maczamy palce w takim jednym projekcie, o którym mam nadzieję, że niedługo się zrobi trochę głośniej, żeby zaktywizować cały ten pas tego zalewu i zrobić taki powód, jakim powodem był plac Jana Pawła, żeby od rynku cała ta część tutaj zaczęła funkcjonować, troszeczkę w szerszej skali założenie, być może się tam uda zaktywizować cały ten obszar w tamtym kierunku, bo to wystarczy, słuchajcie, to wystarczy, gdyby ten pas przy zalewie był, niestety tak jak tam się jedzie, że tam niekiedy kubką zalatuje troszeczkę papierków i właściwie tak nie bardzo wiadomo, co ta ścieżka tam robi, dlaczego ona jest taka, czemu ta ścieżka na przykład, znaczy wiem czemu, ale to też, no, może niekoniecznie ta ścieżka rowerowa powinna iść wzdłuż drogi, tak, może jednak powinna iść tam przez ten, bo na przykład ten fragment, który jest teraz wzdłuż Nacyny od Nowin, tak, super, nie? To tam naprawdę świetnie działa i gdyby to tak dalej poszło, aż tam powiedzmy do Tamy, no to byłoby inny rodzaj parku.
jednak stawiałbym, sekundę już kończę, jednak stawiałbym na takie bardziej logiczne działania. Na przykład jest taki teren, który jest za Realem przy Nowinach. Ja nie wiem, czy on jest spółdzielni, czy nie spółdzielni, mnie to akurat nie interesuje. Tak? Ale między Realem a tym jest taki olbrzymi teren, gdzie tam jest jakiś kot czy coś takiego. Ale to jest wszystko... No dobrze, ale to nie, słuchajcie, to nie jest miejsce, w którym ja z przyjemnością poszedłbym i spędziłbym czas, bo tam się muszą znaleźć jakieś tam kompozycje też te roślinne, ale też jakieś atraktory takie, czyli tam coś z wodą, coś z tym, przede wszystkim place zabaw, czy elementy place zabaw i tak dalej, i tak dalej. To jest cała wiedza, którą trzeba gdzieś realizować i punktowo to wklepywać, tak, i zostawiać te miejsca, żeby one rzeczywiście powodowały to, że tam się to, no ale znowu bez struktury, tak, bez mapy takiej drogowej, bez tego rozrzucenia tych elementów, aha, w promieniu dojścia matki z wózkiem powiedzmy 4 minuty, tak, no bo to, czy tam 5 minut, bo dalej to już jest wyprawa, tak, no to, no i co mi po tym jednym parku i co, mam wyburzyć którąś dzielnicę czy w kwartał jakiś, no nie, no park nie powstanie, bo się nie da tego zrobić, ale da się mnóstwo rzeczy poprawić i miękko wciągnąć miasto w to, co jest dookoła miasta, co jest super, co jest niepowtarzalne w skali Śląska. Potrzebne są zielone trakty ewakuacyjne z centrum miasta na zewnątrz. Nie tak. Ona chodzi, ja myślę, że to już jest też taki czas, bo bardzo dobrze nam się rozmawia, dużo tutaj mamy ciekawych wniosków. Ja jeszcze chciałbym zapytać, tylko jeśli mogę, już przechodząc właśnie do tych wniosków, czy możemy się spodziewać jakichś powstania nowych terenów zielonych? Bardzo dziękujemy za przyjście. Jakichś nowych terenów miejskich, znaczy nowych zielonych terenów w mieście? Bo wiadomo, że na Paruszowcu powstaje park wokół Tężni, tak? Tężnia, tak. Tężnia powoli zaczyna wychodzić z historycznego nieładu, tak? Bo faktycznie ogrom pracy wykonany przez moich pracowników, przez pracowników RSK, pozostałości, które niestety trzeba było usunąć, dają nam potężną perspektywę. Tam będzie zielono, tam będzie fajnie. To jest dosyć duży teren. Więc myślę, że ta perspektywa rzeczywiście cieszy. Natomiast pragnę również zwrócić uwagę na to, że powstające mniejsze zieleńce, ale jednak przestrzenie zielone, takie jakie powstały w Ochojcu, skwer przy ulicy Milenijnej, naprzeciwko kościoła, skwer Górnośląska, również naprzeciwko kościoła, to są małe przestrzenie zielone, ale małe sukcesy nasze. Rzeczywiście udaje nam się pogodzić potrzebę ludzką, potrzebę tej społeczności lokalnej, żeby powstał jakiś mniejszy, drobniejszy, z możliwością posadowienia ławeczki, tak, z możliwością takiego odpoczynku stacjonarnego. Tak. To się dzieje i to gwarantuje, że dziać się będzie dalej. Natomiast czy będziemy poszukiwać dużych terenów, które można zmienić w tereny zielone, no to jest perspektywa rzeczywiście poszukiwania rozwiązania dla stanu prawnego, który no niestety niekoniecznie wskazuje na gminę. Właśnie, to jest... Dobrze, i tak moglibyśmy mówić pewnie jeszcze bez końca. Ja widzę, bo pani tutaj też się spieszy, już niektórzy już musieli wyjść. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj przyszli. Myślę, że to jest chyba jedno z bardziej konstruktywnych i bardzo takich ciekawych paneli interaktywnej wymiany opinii. Takie jest moje prywatne zdanie. Jeśli by wychodziło o jakieś wyciągnięcie wniosków, to ja pozwoliłem sobie wynotować takie słowa, które wydaje mi się najczęściej padały, albo przynajmniej do tego to zmierzało, czyli generalnie się zgadzamy, mamy jakiś wspólny mianownik, tak? I ci, którzy uważają, że drzewa należy wycinać, i ci, którzy uważają, że powinno ich być jak najwięcej, gdzieś tam tym złotym środkiem jest po prostu, chyba jak zawsze, znalezienie po prostu, robienie tego z głową, tak? Czyli posiadanie jakiegoś planu, posiadanie jakiejś strategii. Ta strategia się tutaj pojawiała bardzo często. Była mowa o różnorodności, czyli o godzeniu różnych punktów widzenia, ale i różnych potrzeb, tak? I też pragmatycznych aspektów istnienia terenów zielonych w mieście. Również tego, że jednak da się to pewnie też w jakiś sposób policzyć, tylko
gdzieś jest to znowu pewnie też element strategii, tak, która pewnie jest nam potrzebna. Mówiliśmy o egzekwowaniu prawa, tego, który jest, ale też o zmianach, które byłyby potrzebne. Bezpieczeństwo, wartości niematerialne, pielęgnacja, ten dialog społeczny, wszystko to gdzieś kręci się wokół tego, żeby to wszystko, nad tym wszystkim zapanować, gdzieś stworzyć jakąś właśnie strategię, tak? Znowu wracamy do tego jednego słowa. Nie wiem, czy Państwo jeszcze coś chcieliby dodać w tym temacie, czy... Ja... Sprawę. Mówimy również o tym, gdzie można zrobić te 10 tysięcy kroków zalecanych przez lekarzy. Prawda? No, naokoło parkingu. Codziennie. No i gdzie w Rybniku zrobić te 10 tysięcy kroków? Nie ma siły. Można w kółko, mamy ronda. Trzeba pojechać do Ród. A są tereny, które można zagospodarować i co więcej, trzeba to zrobić, zanim powstaną tam kolejne hipermarkety, zanim wejdzie tam, powiedzmy, budownictwo mieszkaniowe i jeszcze parę innych rzeczy. Koledzy architekci mówili bardzo ciekawie o tym, że można wyjść z miasta bulwarem wzdłuż Nacyny, no ale dochodzimy do ulicy Rudzkiej i na dobrą sprawę zostajemy z ręką w nocniku, bo dalej nigdzie nie pójdziemy. No więc możemy iść z Nowin, powiedzmy, ale tam już jest zupełnie niezagospodarowane, ale jest piękne, bo tam jest piękny las i tym lasem można dojść do zalewu. Wzdłuż zalewu, tak jak mówili architekci, można pójść do samej Tamy. Jak się już jest przy samej Tamie, to można dalej iść do, choćby nawet do Stodu, do kolejki. A i dalej, bo Przegędza i ten kierunek też jest duży. Tutaj no, niesamowicie ale, zazdroszczę wam ale tego to, ale wejścia. To jest miejsce, gdzie można zrobić 10 tysięcy kroków, gdzie można wyznaczyć wręcz trasę, nawet i po kole. Prawdopodobnie by się, to znaczy nie po kole, ale powiedzmy po jakimś kwadracie, po prostokącie, gdzie dałoby się wyznaczyć dwie trasy, 5-kilometrową i 10-kilometrową. Oczywiście tam matki z dzieckiem i z wózkiem to nie ten teren, to nie ten temat, ale przecież ludzi, którzy powinni uprawiać fitness i uprawiać jakikolwiek sport, powinno być dużo, dużo więcej. Zamiast tyć, to trzeba chodzić. No i powiedzmy, my w dwójkę z żoną wyjeżdżamy, powiedzmy, do Ród. W najgorszym przypadku idziemy między działki, ale zabija nas smog. Zabija nas smog. I jeżeli mówimy o parkowaniu w Rybniku, to takie tereny trzeba wyznaczyć. Drugi taki teren jest blisko was, między Świerklanami, kopalnią Jankowice i Boguszywicami i tam też można świetnie coś takiego zrobić. I myślmy dalej, gdzie jeszcze i zabezpieczmy ten teren, żeby tam nie powstały hipermarkety i inne cuda. Dziękuję. Ja myślę, znaczy... Sama się zalesiła hałda i to jest przepiękny zielony teren. Fakt jest faktem, że dalej tam kopalnia sypie, więc to jest, tu jest zieleń, a tu jest znowu zwał. Ale można, ja nie wiem, no to są tereny kopalniane, więc to nie jest tak prosto zrobić park. Ale jeżeli w Tarnowskich Górach na starych hałdach zrobiono cudowny park, fakt, że te hałdy są też starsze, ale dlaczego nie u nas, nie? U nas się hałdy wykorzystuje, tak jak w Niewiadomiu teraz, zamiast to wykorzystywać w inny sposób, właśnie sposób rekreacyjny.
Znaczy z tego, co się orientuję, to jest realne, tylko procesy te glebotwórcze to jest wiele dziesiątek lat. Ja ci powiem, Grzesiu, że tą hałdę, która jest za moim domem, procesy glebotwórcze polegały na tym, że owszem, nawieziono warstwę humusu, potem nawieziono warstwę gnojowy z oczyszczalni ścieków, a to było ileś lat temu. No a potem posadzono jakieś takie rachityczne, nie wiadomo co, a, no... No, niedorobienie akacjowe, rokitniki, no dobra, zasiedliły się, okej. I na szczęście przyroda swoje zrobiła, czyli brzuski, same drzewka, dąbki i tak dalej. Ja mam, co mi się, nie wiem, wysieje na własnym ogródku, czego mam za dużo, to idę to wsadzić na hałdę, żeby, no jak no, mam, nie wiem, 6 berberysów się mi wysieje, to idę na hałdę go zasadzić, nie? Więc, no dobra, niech będzie na hołda, ja, na hołda. Więc to jest taka perspektywa na parki, nie? A przy okazji, Staszku, polecam właśnie za moją hołdą, są Jankowice i Studzionka, a tam 10 tysięcy kroków zrobisz. No. Znaczy, jeśli mogę. I Boguszowice zaraz. Muszą to być od razu parki typu Łazienki Królewskie w Warszawie, tylko może to być, znowuż nawiązując do Warszawy, Las Kabacki, który wygląda dużo, dużo, dużo gorzej niż cokolwiek, co tu nasze okoliczne lasy, a mimo wszystko jest zagospodarowany i nazywa się Las Miejski Warszawa. I jest używany przez prawdopodobnie tyle samo ludzi, ile jest w Rybniku i jest po prostu no, pełen ludzi, którzy są na rowerach, na kijach, na biegiem itd. itp. Znaczy to też jest tak, że faktycznie dziękujemy bardzo Państwu za udział w dyskusji i za bardzo ważny głos. Do widzenia. Ja mam taką propozycję, bo tradycyjnie piwo w którymś momencie się kończy i przechodzimy do takich dyskusji w ramach afterparty. I myślę, że to teraz chyba jest ten czas, bo każdy kolejny temat, każde kolejne zdanie otwiera dużą dyskusję. Nie wątpię, że potrzebną i ważną, ale no w którymś momencie... Kiedyś musimy skończyć. Musimy kiedyś skończyć. Tutaj Krzysztof mówił o tym, że brakuje nam tej strategii, że to jest ten element, który bardzo często się pojawiał. Ja usłyszałem też, że bardzo często... I to niezależnie od perspektywy, czy mówiliśmy jako mieszkańcy, jako przedstawiciele Urzędu Miasta, architekci czy urbaniści, pojawiał się ten element finansowania, tak, że no, wycinamy drzewa, bo to najtaniej, wybieramy firmę, która nie wie, jak wycinać te drzewa, bo to najtaniej, nie dbamy o drzewa, bo dbanie kosztuje, a nasadzenia i tak dalej. Nie? Ten problem finansowy niestety jest tym elementem wiążącym i może to jest ten kierunek zmian, że oprócz zmian przepisów, zmian mentalności, powinniśmy też naciskać na to, żeby no, trochę inaczej podchodzić do finansowania i do gospodarowania terenami zielonymi. Panele interaktywnej wymiany opinii wspiera Brewera Beer & Cafe, Rybnik, Plac Teatralny 1.